Witam Państwa po piątku. Eunika Chojecka w programie Kowalski-Chojecki na żywo 23 kwietnia w poniedziałek. Ze mną prezes Partii Ruch 11 listopada Marian Kowalski. Dzień dobry. Witam dobry. Serdecznie. I pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam również. Zanim przejdziemy do tematu, który również wy wybraliście podczas sądy na Twitterze, to powiemy informację, tak zwaną breaking news. Telewizja Polska, chrześcijańska polska telewizja, nie została wpuszczona do Parlamentu Europejskiego. Jutro w parlamencie w Brukseli ma przemawiać pastor Bob Fu. Ma między innymi mówić o prześladowaniach chrześcijan w komunistycznych Chinach i poprosił między innymi telewizję Idź Pod Prąd, żeby relacjonowała to wydarzenie, to jego przemówienie. Nasza ekipa już kupiła bilety, jest przygotowana. Również klub Rotterdam się włączył w tę eskapadę i dowiedzieliśmy się od Parlamentu Europejskiego, że nie możemy relacjonować pastora Boba Fu, nie możemy wejść na teren Parlamentu Europejskiego, bo zasięgnęli opinii u jakiejś polskiej telewizji. Czyli i konkurencja stwierdzili, wydała nam zakaz tak, wjazdu. I stwierdzili, że nasz profil jest niezgodny z wartościami Unii Europejskiej, nie możemy ale to mnie na teren ale to dam jest komplement. Wejść. To jest sobie komplement. No ja wiem, panie Marianie, cieszę, ale bo to gdzie dokładnie tu wolność słowa, gdzie ale tu wolne media? Ale ja ich tak traktuję, to co oni mówią, te bezczelne sukinsyny brukselskie, te komuchy zlewaczałe, jak oni nas uważają, że lepiej z nami się nie zadawać, to jest dla mnie komplement. Tak jak ten asystent pana Sumlińskiego z UOP-u mówi, że on by mi nie zaufał. Jak mi ubowcy nie ufają, to jest dla mnie komplement. Jak nas nie chcą w Parlamencie Europejskim, to jest dla mnie komplement. To znaczy, że jesteśmy jedynym środowiskiem, którego oni się boją i które ma na nich coraz większą presję wywierać za ich kłamstwa, hipokryzję, złodziejstwa i niszczenie państwa polskiego. Boją się małej chrześcijańskiej telewizji Idź Pod Prąd? Tak, boją się tego. Cały Parlament bo Europejski? U nas jest słowo prawdy. Pastor Bob Fu w zasadzie tylko dzięki nam jest znany w Polsce, a może nie tylko w Polsce. I oczywiście człowiek, redaktor Hanny Szem. Tak, ten człowiek nigdy by nie mógł, nie miałby takiego wpływu na informacje o komunistycznych Chinach, tak ulubionych na zachodzie Europy, gdyby nie nasze środowisko. I co ciekawe, na moim tym spotkaniu sobotnim w Białymstoku, to wszystkie książki Boba Fu się rozeszły i zabrakło. Chwała no Bogu. Właśnie, jest ta książka, ta piękna książka w naszym sklepie idźpodprąd.pl/sklep. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępna, bo wciąż brakuje, tak jak powiedział Marian Kowalski, nasi widzowie bardzo często ją kupują. Pastor Paweł Chojecki, jak to się stało, że Unia Europejska, która przecież Polskę tutaj szturmowała, że nie ma wolności mediów, nie ma wolności w Polsce, a ona blokuje usta polskiej telewizji chrześcijańskiej? W 2003 roku wyszliśmy na ulicę właśnie to mówiąc, że to jest wstęp do państwa totalitarnego, opisanego zresztą właśnie w tej znienawidzonej przez lewaków książce autorstwa samego Boga. Na tej podstawie kilkanaście lat temu mogliśmy śmiało pisać, że właśnie taki scenariusz się rozegra, który dzisiaj widzimy. Pomimo wszelkich legalnych spełnienia, legalnych cech, mamy i potwierdzenie od pastora Boba Fu, że on nas zaprasza. Mamy rejestrację w polskim urzędzie, gdzie właśnie instytucje medialne, gazety i tak dalej się rejestrują. Na każdym naszym numerze miesięcznika Idź Pod Prąd jest taki specjalny numer ISSN. To pokazuje, że jesteśmy legalnie działającą, zarejestrowaną w Polsce medialną organizacją. Także z każdego paragrafu jesteśmy, że tak powiem, na legalu, żeby znaleźć się w Europarlamencie i transmitować to historyczne wydarzenie pastora Boba Fu, gdzie będzie mówił do oczywiście w większości zlewaczałej jednak tłuszczy tych europarlamentarzystów, ale jednak byłoby to ważne ukoronowanie jego zabiegów o wolność w Chinach. Zapewne no, lewactwo to europejskie nie uważa nas już za, tak jak tu niekiedy
kiedy się mówi marginalne środowisko, tylko właśnie, widzi... Właśnie, bo przecież marginalnego środowiska by się nie bali. Właśnie, tylko widzi to jako poważne zagrożenie, to co robimy, mówienie prawdy przede wszystkim o Jezusie Chrystusie, mówienie prawdy o zakusach światowego lewactwa na zabranie wolności każdemu mieszkańcowi ziemi, to widać, że już się tak rozprzestrzenia, że już jesteśmy groźni, dlatego podejmują jakieś działania związane z maczugą tego, że to oni rządzą, no to mogą każdego, kto im się nie podoba, nie wpuścić. Rozwijmy też ten wątek polskiej telewizji, która na nas, można powiedzieć, doniosła. Nie wiem, co to jest, że Parlament Europejski nie pyta się urzędów państwa, czy na przykład dany kościół, czy dany tytuł prasowy, medialny legalnie jest zarejestrowany i tak dalej, tylko się pyta jakiejś telewizji, jakiej, czy to telewizji może z Łuku Kurskiego, czy, nie wiadomo, czy jednego Kurskiego, czy drugiego Kurskiego pytają. Może dla mnie to jest wszystko, dla mnie to jest wszystko jedno. Ciekawi mnie teraz reakcja polskich parlamentarzystów. Bardzo was proszę, drodzy widzowie, już teraz wyślijcie stosowną informację na skrzynki polskich europarlamentarzystów, szczególnie tych związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Czy rzeczywiście sprawa antykomunizmu, bo wystąpienie pastora Boba Fu ma pokazać prawdę o komunizmie chińskim, leży tym ludziom na sercu? Czy to są farbowane lisy, a z antykomunizmem nie mają nic wspólnego oprócz żądania waszych głosów, polskich antykomunistów? Teraz proszę, wyślijcie im zapytanie, czy podejmą interwencję i jaką w sprawie blokady dla telewizji Idź Pod Prąd wstępu na wystąpienie pastora Boba Fu. W Parlamencie Europejskim. Byliśmy już w Parlamencie Polskim dzięki posłance Stępień z Nowoczesnej, która była oburzona faktem, że stolicą Polski jest Warszawa. No teraz może telewizja Idź Pod Prąd, czy Ruch 1 listopada dotrze do europarlamentarzystów. Pod koniec, mam nadzieję, programu będziemy gościć mecenasa Andrzeja Turczyna, wiceprezesa Ruchu 11 listopada. I też spytamy, jakie kroki prawne, czy jakie kroki medialne możemy podjąć w tym momencie w związku z tą informacją. Panie Marianie, jaki pomysł? No, to trzeba po prostu o tym mówić. To jest pierwsza rzecz, że publiczność o tym wiedziała. Pastor Bob Fu już wie. Tak, doskonale. Ten apel do eurodeputowanych. W zasadzie ja bym wszystkich eurodeputowanych, wszystkich możliwych informował, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, bo jeżeli blokada wynika właśnie z tego, że zapytano telewizję pana Kurskiego, no to oni się tak przejmą jak naszą petycją. Czyli mają ją w poważaniu, tak. No, głupa, że nie wiedzą i o to pytają nasi zwolennicy na tych otwartych spotkaniach. Czyli oni nic nie wiedzą, aby rządzą państwem. Zajebisty numer. Także to informować, kogo się da i o tym mówić. I ja teraz czekam na manifestację KOD-u, tak? Tutaj pod naszą siedzibą, w obronie naszej telewizji. O wolne media. Panie Kamiński, mecenasie Kamiński, jest pan w Lublinie, po sąsiedzku pan pracuje. Czekam na tutaj manifestację w obronie naszej redakcji przed represjami cenzorskimi, jakie czynią w Parlamencie Europejskim. Wolne media, dawaj pan, panie Kamiński, jedziemy z tym koksem. Na stronie idźpodprąd.pl niebawem ukaże się notka prasowa, właśnie informująca o tym, że nie wpuszczono nas do Parlamentu Europejskiego. Tak, prosimy jest... was, żeby podawać ją dalej. Wyślemy ją też do polskich mediów oczywiście. Co ważne, moi drodzy, to, że jesteśmy dokładnie jedyną redakcją, jedyną w Polsce, a przypuszczam, że jedną z niewielu na tym obszarze świata, która przestrzega przed jedwabnym szlakiem. I podpisanie umowy pomiędzy telewizją pana Kurskiego a rządem chińskim w sprawie wzajemnych tam, prawda... Obmacywań. Przyjaźni, o sojuszu dozgonnym. To jest oczywiście rzecz, która mogła mieć tutaj wpływ. Reszta o tym nie gada, ale też wie, do kogo się uśmiechać. Większość tych internetowych takich naszych cenzorów, że tak powiem, i recenzentów, swoje prochińskie sympatie ujawniają bez przerwy szerokim nurtem. No to wszystko jasne, no i tyle. Tylko jak się wpuszcza Boba Fu, człowieka, który miał już dawno nie żyć, a na pewno nie mówić tego, co mówi, jednocześnie, i jego się tam wpuszcza, jednocześnie redakcję, która promuje jego aktywność na obszarze świata, informującą o
zbrodniach reżimu chińskich komunistów. Od dawna, nie od dziś, nie od wczoraj, tylko tak, od dawna. To świadczy to o tym, z jednej strony wpuszcza się człowieka, który ucierpiał i prawdopodobnie miał w ogóle nie funkcjonować na tym świecie, a z drugiej strony jego sojuszników medialnych się nadal zatrzymuje. O, czyli jedną nogą przekracza próg, a drugą zostaje na zewnątrz. Ale widzi pan, za Bobem Fu stoją Amerykanie, stoi Donald Trump, a za nami, Polakami, polski rząd nie stoi. I nie stanie. Daj jeszcze szansę premierowi Morawieckiemu. Państwu powiedzieć. To dopiero ta informacja dotarła do nas godzinę temu, że niestety nie dostaniemy akredytacji. Ja muszę państwu powiedzieć tak. Po tych wyborach w 2015 roku tam PiS wygrał i tam, gdy Platforma, powiedzmy, przerżnęła z Kretesem, to tak powiem, to ja tak miałem chwilę refleksji i tak sobie usiadłem i mówię, cholera jasna, przecież całe życie byłem w opozycji. To jak ja teraz będę żył? Po tych deklaracjach rządu PiSu, tego pierwszego. To teraz już ale wszystko wróciło do normy po 2 latach. Nie musisz ja wreszcie się oddycham na 2 płuca. Rząd PiS słucha twoich marzeń i je spełnia. Jak to niewiele człowiekowi potrzeba do szczęścia w zwariowanym świecie. No właśnie, jesteśmy w opozycji. Również nasza petycja do Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie zdaje się, że została jakoś przyblokowana czy zhakowana nawet. Dostaliśmy informację, też nasza redakcja sprawdzała, że przez weekend na wielu przeglądarkach nie można było zobaczyć tekstu petycji. Był tylko licznik i pusta strona. Także komuś bardzo zależy na tym, żeby ta petycja nie dotarła do Donalda Trumpa. Przypomnę, w 7 dni, w tydzień uzyskaliśmy 30 tysięcy podpisów. Teraz mamy prawie 33 tysiące, także znajdziecie link do petycji na czacie, w opisie programu tutaj na dole i możecie ją promować dalej. No. Jak oceniacie tę walkę z tą petycją? Teraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w teren i nasi zwolennicy się pojawiają na tych spotkaniach. Na wybory samorządowe już kampanie. No na wszystko, nie wiem na co. I są pytani o tę petycję i patrzcie, posłowie z Warszawy, a Rżnogłupa, oni nie wiedzą. Czy trochę zapytają, a co to Smoleńsk? Gdzie to Smoleńsk? Takie miasto gdzieś tam daleko w świecie, hen. Nie wiadomo, czy Białoruś, czy Rosja, tak? I jest to bardzo niepokojące, bo ja nie wierzę, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości w ogóle o tym nie wiedzieli. Głupio jest im powiedzieć, że im nie wolno tego popierać, bo Macierewicza trzeba było się pozbyć, to nie może jego dzieło być kontynuowane. No, nie po to Antka wykopali koledzy z rządu, żeby teraz na jego rację wyszło, bo my wszyscy musieli sobie, to powiedzmy sobie, oczekiwania zbyt daleko idące, co najmniej podać się do dymisji albo sobie w łeb palnąć. Ja myślę, że dlatego taki jest opór parlamentarzystów różnych ugrupowań przed tym upowszechnieniem dostępu do broni. A bo niektórzy musieliby, że tak powiem, skorzystać z okazji w różnych przypadkach niedotrzymania umów z wyborcami, paląć sobie w łeb. To wolno nie mieć czym i dlatego ten i zakaz. Problemu. O dostępie do broni... bezkarnie świniami mówić. Dokładnie tak. O dostępie do broni jeszcze powiemy, mam nadzieję, z Andrzejem Turczynem porozmawiamy i o pani poseł Annie Siarkowskiej. Jeśli Andrzej Turczyn się wyrobi ze swoimi zawodowymi sprawami, to jeszcze może po 14 do nas dołączy. Także wtedy będziemy o posłance Siarkowskiej i tym, że już się zainteresowała partią Ruch 11 listopada, już coś na ten temat wie. Już nas wie, oskarża. Ale już tam, delikatnie powiem, mija się z prawdą, ale to tak Andrzej Turczyn lepiej, myślę, to wyeksponuje. Ja chciałem wrócić do naszej petycji, nie? Dlaczego w ciągu praktycznie ponad 2 dni, tam niewiele ponad 1000 podpisów, może nawet mniej, bo to komu trzeba... Komu zależy na tym, żeby ją przyblokować? Ja inaczej stawiam pytanie w tej sprawie i brzmi ono następująco. Czego Bóg chce nas nauczyć przez ten fakt? Przypominam, że kiedy tę petycję ogłosiliśmy, to nie twierdziliśmy, że naszą mocą ją zrealizujemy, bo ja szacowałem możliwości naszego środowiska mniej więcej na 10 tysięcy. Jest 30 tysięcy, 33 prawie, no chwała Bogu już za to, ale rzeczywiście w piątek po programie, parę godzin po
praktycznie jak nożem uciął, przestały spływać podpisy. Może być to działalność hakerska, nie wykluczam tego. Może być działalność no taka, że ludzie stracili zainteresowanie, bo imprezy, bo niedziela, piękna pogoda i tak dalej. Nie wiem, ale zaraz sobie tu zadawałem pytanie, czego Bóg chce nas, Polaków, szczególnie widzów Idź Pod Prąd, nauczyć takim działaniem. I oto zobaczcie, co Biblia mówi na temat działania Boga w takich ludzkich potyczkach, ludzkich bitwach, a na pewno wyjaśnienie prawdy o Smoleńsku jest jedną z najważniejszych batalii wolnego świata. Tak jak Katyń był najważniejszą batalią tamtego świata, żeby pokazać prawdę o Rosji, Niemcy już były na kolanach, Niemcy już były pokonane, a Rosja udawała sojusznika wolnego świata. I wtedy prawda o Katyniu pokazałaby prawdę o komunizmie, prawdę o naturze Rosji. Niestety praktycznie zepchnięto z areny dyskusji wolnego świata prawdę o Katyniu i dokładnie to samo dzieje się z prawdą o Smoleńsku dzisiaj. Dlatego myślę, że to jest jedna z najważniejszych batalii. Zarówno Polacy, wolni Polacy to rozumieją, jak i też wolni Amerykanie to rozumieją. Przypominam, dzisiaj na naszej stronie będzie, a może już jest tłumaczenie na polski artykułu Arta Thompsona, prezesa, szefa John Birch Society, jednej z najbardziej takiej konserwatywnych, patriotycznych organizacji, która od dawna, bo już od lat 60. upomina się o sprawę polską. Także nie jest to, wiecie, coś takiego, takie efemeryda, która nagle teraz powstała i chce na Polonii coś tam ugrać. I mając świadomość, że to jest bardzo ważna bitwa, wkroczyliśmy w tę bitwę, nie mając wystarczających sił i środków, ale mając Boga po swojej stronie. Musimy cały czas pamiętać, że jeśli odniesiemy sukces, to tylko dzięki pomocy Boga, a nie dzięki napięciu naszych jakichś możliwości i muskułów. Tu zobaczcie, Biblia mówi o tym. Konia przygotowuje się na dzień bitwy. Czyli co ze strony ludzkiej możemy zrobić? To mamy zrobić. Przygotować się, nagłośnić i tak dalej, rozesłać. Lecz zwycięstwo zależy od Boga. Zobaczcie, sportowcy chrześcijańscy bardzo często po dokonaniu jakiegoś niezwykłego wyczynu, tam strzeleniu bramki, przeskoczeniu, pobiciu rekordu, pokazują. To nie ja, to on. Bez niego nie dałbym rady. Dokładnie tego samego chce nas Bóg nauczyć, dlatego zachęcam teraz, a wręcz wzywam wszystkich chrześcijan, którzy nas oglądają, o gorącą modlitwę do Pana historii, do Jezusa Chrystusa, żeby odblokował tę pozycję, petycję i żebyśmy mogli znowu widzieć Jego wspaniałą pomoc, Jego wspaniałe działanie. W psalmie psalmista mówił o Bogu, że nie lubuje się w sile rumaka i o sobie też. Nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją i którzy ufają jego łasce. My czekamy na jego pomoc, na jego zmiłowanie. I myślę, że tego Bóg chciał nauczyć nas przez tę lekcję. I teraz w odpowiedzi na nasze modlitwy pokaże, że to On będzie autorem tego sukcesu, a nie my. Ale my też musimy robić oczywiście swoje. Tak, konia się przygotowuje cały czas, trzeba go tam karmić, to musimy karmić media, znajomych, petycje i tak dalej. Także wzywamy Ale zwycięstwo was zależy od Boga. Wzywamy was do podania dalej też petycji. Hashtag petycja smoleńska do Trumpa obowiązuje na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku. Pamiętajcie też, żeby po podpisaniu petycji potwierdzić głos na mailu. Dostacie maila z Białego Domu, trzeba kliknąć. Potwierdzam. Wtedy głos niebawem się przekonamy. Ważny. Bo zwykle w czasie naszego programu to niekiedy po 1000 lub więcej ludzi podpisuje tę petycję. Tak na przykład było w piątek, kiedy tu z okrzykami radości dojechaliśmy do 30 000. Jeśli teraz to dalej będzie bez żadnego wpływu, czyli będzie tam po tak ciekło jak krew z nosa albo gorzej, znaczy, że petycja jest zhakowana. Będziemy, możemy zainterweniować w Białym Domu. Będziemy szukać będziemy próbować pomocy gdzie indziej. A propos zwycięstw, mówiliśmy o zwycięstwach, to jeszcze przed tematem głównym naszego programu pozwólcie
że złożymy najszczersze, serdeczne gratulacje dla sportowca z Lublina, który jest wspierany przez telewizję Idź Pod Prąd, Dominik Hałas. Został mistrzem Polski w kulturystyce już po raz... W kategorii 100 kg. Kolejny. Gratulujemy serdecznie, panie Marianie. Pan prowadził programy z Dominikiem Hałasem, promował go również właśnie w telewizji Idź Pod Prąd. Możecie znaleźć te programy na naszym kanale Pakuj z Hałasem. Przypominamy, Idź Pod Prąd zostało zablokowane, więc jesteśmy teraz na mega kościele, ale i na tym kanale możecie znaleźć te programy. Możecie przy okazji zasubskrybować mega kościół. Panie Marianie, jak to się stało, że Dominik Hałas został mistrzem Polski już po raz kolejny, pan go zna. No tak się stało, że od wielu lat konsekwentnie trenuje, dba o swoją formę sportową, a jest trenerem personalnym. W zasadzie całe jego życie jest związane z kulturystyką i znosi takie trudy dnia codziennego, jak każdy sportowiec amator w Polsce, czyli sam musi zapracować na swoje utrzymanie, w zasadzie tylko pomoc taka, jak i państwo tutaj, wsparcie, jakiego państwa użyczyli, przyłożyła się do tego, mam nadzieję, do tego zwycięstwa. Ciężka praca, trening, życie w zasadzie, które polega na ciągłych wyrzeczeniach. Taka prawdziwa asceza połączona z ciężką pracą. No to jest los sportowca takich dyscyplin olimpijskich w Polsce. Są wielogodzinne treningi codzienne i praktycznie od grudnia, gdy kręciliśmy pierwszy materiał, gdy Dominik był tam 25 kg cięższy niż teraz, pokazywaliśmy przez 4 miesiące, prawda, te jego zmagania z różnymi pokusami, no jak w czasie świąt Wielkiej Nocy pozwolił sobie na zjedzenie kawałka jajka na twardo, prawda, taki wyłom w diecie, to wiedzą państwo, czym to grozi, jak się człowiek decyduje na walkę ze swoimi słabościami. Kulturystyka to jest taki sport, tam trzeba pokonać samego siebie. Tam rywali to widzimy na scenie przez parę minut. To są miesiące żmudnej walki z własną słabością, z chorobą, z pokusami kulinarnymi, z tym, że im się nie chce, z kontuzjami. To jest dyscyplina, w której widać, że człowiek musi z siebie wypędzić to swoje gorsze, leniwe ja. Dlatego ja tak cenię ten sport, bo w zasadzie to, co widzimy na scenie przez kilka minut, to jest efekt wielu miesięcy strasznego mozolnego trudu. Strasznego, którego zwykły śmiertelnik nie jest w stanie sobie wyobrazić. I teraz Dominik ma szansę wystartować w Mistrzostwach Europy. Mam nadzieję, że ta jego kariera będzie kontynuowana. I mam nadzieję, że za kilka dni w Lublinie go tutaj zobaczymy w naszym centrum, Patriotycznym Centrum Kultury, na żywo zaprezentuje nam swoją formę sportową. Już zapraszam, będziemy informować, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. Także gratulacje. Tak, wielkie również gratulacje. No, z podziwem. Ile powiedziałeś, że 25 kilo w ciągu 4 miesięcy? 4 miesięcy musiał stracić. No to rzeczywiście niezły wynik, a jednocześnie cały czas... I to nie to, że trzeba schudnąć, ale tak, to jak największe mięśnie. To jest no, to, bo tam się wysuszyć, to każdy głupi potrafi. Tak. Gratulacje, pełen szacun. Czekam, kiedy będziemy mogli gościć naszego mistrza i mam nadzieję, że to nie koniec. Widzicie też, że pieniądze wpłacane na fundusz sportowy no, przekuwają się na złote medale. Tutaj tak jest. Mamy dobrą rękę. I co ważne, chwała Bogu, oczywiście. I co ważne, w całej historii lubelskiej kulturystyki, no to w zasadzie nie było zbyt wielu takich gwiazd, które zajmowały miejsca na arenie ogólnopolskiej dosłownie. No, nie chcę tutaj kogoś pominąć, ale przypuszczam, że to na palcach u jednej dłoni policzymy przez ten cały czas dnia kulturystyki w Lublinie tych naszych kolegów, którzy sięgali po złoto na imprezach krajowych czy międzynarodowych. To naprawdę nie jest masówka. Możecie podać dalej tę notkę na naszej stronie idźpodprąd.pl. Także możecie wysyłać do mediów. My też wyślemy, czy już wysłaliśmy. Już wysłaliśmy. Ciekawe, kto napisze. Bardzo dobrze i ciekawe właśnie, czy ktoś się wspomni o naszym sportowcu Dominiku Hałasie i o telewizji Idź Pod Prąd. Ciekawe właśnie lubelskie media. Przecież są tutaj w odległości kilkuset metrów, mają redakcję. Wydarzenie na skalę Lublina rzeczywiście znamienne. No z Lublina mistrz Polski. Także zobaczcie państwo, że gdyby nie to, że my go popieramy, to już by wszystkie media o tym pisały.
No zobaczymy, kolejny test. To jest, podajemy dalej. No, kolejny obraz świństwa polskich pseudodziennikarzy. A propos świństw, to przechodzimy już, jeżeli pozwolicie, do tematu głównego programu. Znowu świństwa. Daj spokój. Władimir Putin otrzyma katolicką nagrodę za wysiłki na rzecz pokoju. Ale to ex aequo z Adolfem Hitlerem czy z towarzyszem Stalinem, bo nie wiem. Tam ci no chyba nie dostali jeszcze. Trzeba nadrobić te błędy. Nagroda no, Złota katolicy, Palma. Piszcie petycję na Watykan. Złota Niech Hitlera palma. I Stalina jeszcze tą Złotą Palmą uhonorują. Gdy usłyszałem o tym, to myślę, nie, to takie... Fake news. Ktoś tam grzmotnął w internecie. Czek bierze do rzeczy do ręki i wszystko jasne. To rzeczy Onet, TVP także, ale również Gazeta Wyborcza podała, że ta Złota Palma, czyli przyznawana przez katolickie stowarzyszenie Assisi Pax International, organizacją pokojową założoną w Asyżu, czyli ojczystej ziemi świętego Franciszka, zostanie przyznana Władimirowi Putinowi za pokój, za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. Ta decyzja została konsultowana w Watykanie i Putin już podobno zgodził się przyjechać do Asyżu po odbiór nagrody i uwaga, ma się tam spotkać z samym papieżem Franciszkiem. Kogoś to dziwi? Ma pojechać... Na pewno nie z naszych widzów. Ma pojechać też z wysokim przedstawicielem cerkwi prawosławnej. Znaczy on będzie wyższy od niego, bo Putin jest takim kurduplem malutki. Troszkę, to także to ja nie wiem, ten Cyril wysoki ma to też... Stąd łatwo o wielkość. Jeżeli będzie to Cyril... To niech nie bierze wysokiego, niech weźmie niskiego przedstawiciela cyrkwi, bo cerkwi prawosławnej, tej moskiewskiej, przecież on jeszcze takie czako ma na głowie. No to jak stanie ten wysoki przedstawiciel cerkwi, jeszcze w tym nałoży sobie te kapki, to ten będzie normalnie pod pachą mu siedział. Ale Paweł jeszcze... To przecież jak to zdjęcie? Nie może tak być. Krzyż ma jeszcze, krzyżyk ma taki składany. Antenę. Tak. Ale jest taka żeby jeszcze możliwość... Żeby odbierać zadanie od oficera prowadzącego, bo przypomnijmy, jeżeli to będzie Cyryl, no to jest były KGBista, tak zresztą jak i Putin. Ale co stoi na przeszkodzie, że sam Władimir Putin został głową Kościoła Prawosławnego. No, już o jakimkolwiek z powodu rekwizytów i stroju umniejszeniu jego rangi nie może być mowy. A będzie wyższy też jednocześnie. No dobrze, ale my sobie żartujemy. A to poważna sprawa, ale to jest rzeczywiście, jeżeli to jest prawda, a wszystko na to wskazuje... No wszystkie media polskie tę informację podają, także no tutaj myślenie, że to jest jakiś fake news, no byłoby dużym poziomem braku zaufania do naszych mediów. Z jednej strony prezydent Donald Trump, przedstawiciel wolnego świata, wskazuje Rosję, wskazuje Putina jako zagrożenie dla Ameryki, zagrożenie dla pokoju na świecie. Departament Stanu takie oficjalne analizy wskazuje, gdzie jest Rosja, Chiny i Iran jako bezpośredni podżegacze do tego, by zdestabilizować świat dzisiaj. Oficjalna strategia obrony Stanów Zjednoczonych jednocześnie wskazuje Rosję i Iran jako najbliższych współpracowników przestępczego reżimu Asada, tego, który używa już po raz kolejny zakazanej broni chemicznej i gazuje niewinnych obywateli w Syrii, a papież Franciszek przychodzi z pomocą Władimirowi Putinowi i rozkłada nad nim taki parasol ochronny i zgadza się na pokojową nagrodę. Należy nadmienić, że w tym samym czasie, gdy Kościół rzymskokatolicki nadaje mu tak nobilitujące odznaczenie obrońcy pokoju, wojska rosyjskie stacjonują na ukraińskiej ziemi, na Krymie i toczy się dalej wojna w niektórych prowincjach Ukrainy. No, ale to nie Ukrainy. Jest na Bliskim Wschodzie. To nic. To jest za pokój na Bliskim ale Wschodzie. Ale zobaczcie, to tak jakby... Na zachętę. To tak jakby Hitlera nagrodzić za to, że tam pokojowo zajął, powiedzmy, Kłajpedę, a nie strzelał do nich, nie? Mi się przypomina film Miś. W tym filmie takiego byłego ministra komunistycznego, tam, nie wiem...
siostrzeniec, zdaje się, ma dostać od prezesa klubu sportowego Ochuckiego taki puchar. Się interesuje sportem, no to Ochucki pyta na panie ministrze, ale co uprawia pański ten siostrzeniec? No, no on nic nie uprawia, ale to mu dajcie taki puchar na zachętę. I to tak samo tutaj. Putin wprawdzie żadnego pokoju nigdzie nie będzie wprowadzał, ale dajcie mu nagrodę na zachętę. Się może wreszcie uspokoi, jak tą nagrodę dostanie, ale dlaczego ja się nie dziwię? No ktoś mi powiedział, no to tak, o Jezu, ojej, co to się dzieje, skandal. Nie, ja się tu tak, ta wiadomość, tak powiem tak, zrobiła na mnie wrażenie, gdy się ukazała. No, sprawdziłem, gdzie się ukazała, ale jakoś tam serca sobie z klatki piersiowej nie wyjmę przez to. A dlaczego? A dlatego, proszę bardzo, książka, polecam, Józef Mackiewicz w cieniu krzyża. Zachęcam do przeczytania tej, uważam, lektury obowiązkowej. Po przeczytaniu nikogo nie zdziwią umizgi do chińskich komunistów, wyznaczanie agentów chińskiej bezpieki na biskupów certyfikowanych przez Watykan, jednocześnie olanie tych, którzy w podziemiu się mordowali, i umizgi do Rosji, bo dokładnie to samo było już w historii, zwłaszcza w okresie Soboru Watykańskiego II, gdy zwykłych cywilnych sowieckich, że tak powiem, intelektualistów, przebranych w stosowne szaty, podejmowano w Watykanie jako osoby duchowne i z ich udziału bardzo się cieszono. Tego typu kolaboracja, przyjęcie na soborze moskiewskich agentów robiących jako, za przedstawicieli cerkwi przebranych, te jasełka słynne kremlowskie to w Watykanie już były, to jest opisane nie przez Pawła Chojeckiego, nie przeze mnie, nie przez kogo. Dobre nazwisko, Józef Mackiewicz opisuje historię kolaboracji, prób nawiązania dialogu, czy jak to kto chce nazwać, Watykanu ze Związkiem Sowieckim. Stąd nie dziwię się wcale, to już było i będzie. Ale to jest jakaś taka diabelska perwersja, można by powiedzieć, że daje się nagrodę za wysiłki na rzecz pokoju człowiekowi, który, tak jak mówiliśmy, zabrał Krym Ukrainie, najechał Ukrainę, przypomnijmy, najechał Gruzję, przypomnijmy też wojnę w Czeczeniu. Wymordował katastrofę smoleńską wielu. Również. Jest przynajmniej głównym podejrzanym. Ale to kiedy, papież nie wie o tych wszystkich wojnach i zbrodniach Putina? Ale kiedy zapanuje pokój na świecie? Jak zwycięży? Komunizm. To jest doktryna katolicka dzisiaj. No macie, no dajcie spokój. Zresztą to jest konkurencja z islamem, bo islam też jest religią pokoju i też będzie pokój, jak już wszystkich niemuzułmanów wyrżnie. To może właśnie dla Saddama Husajna pośmiertną nagrodę, czy... Nie, no tutaj nie ma. Nie, bo już nie bardzo jest się z nimi jak układać. To jest realizm polityczny. Tu robimy świństwa z tymi, co żyją i mają armaty. Dobrze, zaczęłaś to pytanie, jak możliwa jest taka diabelska perwersja w Kościele, który się odwołuje do Jezusa Chrystusa. Przecież doktryna katolicka, katolicy często w dyskusjach z protestantami, czy w ogóle z ludźmi, którzy pokazują im Biblię, mówią, że papież jest takim wikariuszem, czyli zastępcą Chrystusa na ziemi, że to jest następca świętego Piotra. Oczywiście w Biblii nie znajdziecie ani jednego słowa na ten temat, ale podaję naukę katolicką, bo każdy chodził na większość Polaków, przynajmniej ja też zresztą przez tam powiedzmy no parę lat chodziłem na katolicką katechezę i tego też byłem uczony, każdy z nas był tego uczony, że Kościół rzymskokatolicki to jest jedyny prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi. Wszystkie te kościoły inne, łącznie też zresztą i z Kościołem prawosławnym, wszystkie kościoły protestanckie, to są jacyś odszczepieńscy, heretycy, bracia odłączeni i tak dalej. Jedynym prawdziwym kościołem jest Kościół ten rzymskokatolicki, na którego czele stoją biskupi, a głową taką ziemską jest papież. I to przekonanie, zobaczcie, że ono
cały czas, można powiedzieć, pokutuje w ludziach, a to, co się rozgrywa w Watykanie, nie dzisiaj, tylko tak jak Marian powiedział już od dobrych 60... Od początku Związku Sowieckiego. Tak, praktycznie od 60 lat to już na twardo, bo przymiarki były wcześniej. Przypominamy, że Polska była takim poligonem doświadczalnym, czy da się przejąć Kościół katolicki dla sprawy komunizmu. To właśnie takie, to Polacy wymyślili zresztą, żeby, no, będzie trochę na nas, no, ale musimy się przyznać, taki działacz patriotyczny, działacz ONR-u przedwojennego Bolesław Piasecki, który zresztą za działalność antykomunistyczną dostał karę śmierci. Ale zamiast iść tak jak inni, jak Inka, jak inni niezłomni, z okrzykiem na ustach niech żyje Polska i oddać życie, stwierdził, że on jednak dogada się z komunistami. Poprosił o audiencję u generała Sierowa, który odpowiadał z ramienia właśnie NKWD za stłamszenie Polski. Tę audiencję uzyskał, o dziwo, i przedstawił mu plan wrogiego przejęcia kościoła rzymskokatolickiego w Polsce za pomocą ruchu księży patriotów, tak mówię. To się nazywało PAK, znak. No teraz różne, podobnie jest w Chinach. Dokładnie ten sam. Takie same dlatego nazwy. Mówię, że Polska była w latach, w końcówce lat 40. i w latach 50. była taką, można powiedzieć, takim poligonem, takim, jak to się nazywa, gdzie się dzieci wkłada te malutkie. Inkubatorem nowego kościoła katolickiego. I to Marian przecież zwracałeś na to uwagę, że kiedy doszło do tego porozumienia rząd PRL-u, znaczy jeszcze nie rząd PRL-u, bo PRL wtedy jeszcze nie było, powiedzmy, ale rząd komunistyczny, a biskupi katolicy, gdzie potępiono żołnierzy wyklętych jako bandytów i ślubowano, że teraz wszyscy księża będą wspierać państwo komunistyczne, to Watykan jeszcze wtedy konserwatywny napomniał biskupów polskich, tak, że idą w kierunku zbytniej kolaboracji, czy tam zbytniej ugody, chyba tak to było sformułowane, w stosunku do Moskwy. Mhm. To wtedy w Watykanie sobie wyrywali włosy, co ci Polacy biskupi robią. Oni dalej to robili, nie, że tak powiem, nie dali się wyprzeć z tego swojego mocnego stanowiska i zaraz potem polscy duchowni zaczęli być głównymi nośnikami tej komunistycznej idei i przejmowania biskupów, już teraz nie polskich, w krajach ościennych i w Watykanie. I to właśnie już wchodzimy w obszar Mackiewicza, a dzisiaj mamy piękny kwiat tego szamba komunistycznego, czyli papież komunista, biskupi komuniści, kościół katolicki komunistyczny, kościół, który zdradził Chrystusa. Jakbyście sobie otworzyli 17 rozdział ostatniej księgi Biblii, księgi Apokalipsy, to dokładnie to Jezus przepowiedział 2000 lat temu. Że kościół katolicki, czyli kościół rzymski dokładnie, który się będzie podszywał pod Chrystusa, zdradzi Chrystusa i stanie się prostytutką dla możnych tego świata. Czy Watykan, czy to zdjęcie, gdzie papież chyli czoło przed zbrodniarzem komunistycznym, nie jest najlepszym dowodem wypełnienia 17 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie Kościół z siedzibą w Rzymie przedstawiony jest jako prostytutka duchowa służąca politykom zagłady świata, politykom, którzy chcą wprowadzić rząd światowy. Chcieliście, to macie. Ja jestem ciekaw. I teraz, kto ma... Jezus zawsze, kiedy mówił trudne słowa, to mówił tak. Kto ma uszy do słuchania, a reszta poszło wam. Ciekaw jestem, jak tę żabę zjedzą a ci tacy polscy publicyści czy politycy, no bardzo afiszujący się z tym przywiązaniem do zwierzchnictwa watykańskiego nad Polską, przy jednoczesnym niezbyt ciepłym układaniu sobie relacji z Rosją. Są tacy, którzy, już wiadomo którzy, którym to przyjdzie bardzo łatwo, bo się nie interesują sprawą smoleńską, bo uważają, że tam w paru innych tematach to Rosja, do Rosji nie ma co się przywalać, bo wcale nie jest gorsza od Stanów Zjednoczonych, na przykład, zwłaszcza na obszarze Bliskiego Wschodu. Jeszcze to podlane sosem lojalności wobec Watykanu się ułoży w bardzo piękną konstrukcję, w której miejsca dla polskiej racji stanu nie będzie.
No właśnie, dlaczego takie ostentacyjne działania Watykanu czy organizacji katolickich wobec Putina, który przecież według przynajmniej oficjalnie zachodniego świata jest zbrodniarzem, autorem wojny na Ukrainie między innymi, a tutaj ta katolicka organizacja, której założycielem jest franciszkański zakonnik Gian Maria Polidoro, nagrodę tę przyznają od lat 80. na pamiątkę spotkania Jana Pawła z przedstawicielami różnych religii, którzy w 86 roku wspólnie modlili się w Asyżu o pokój. Dlaczego takie ostentacyjne afirmowanie czy promowanie Władimira Putina i to jako właśnie tego gołąbka pokoju? Nie można by jakoś po cichu, Nie. Gotowanie żaby. Kościół chce poszerzyć strefę swoich wpływów i rozmawia z tymi, od których to zależy. Tu nie ma po co ukrywać czegokolwiek. Tutaj pójście na jakieś ciche koncesje jest zupełnie niestosowne. Stąd jasny układ z komunistami chińskimi i tego typu gesty ocieplające wizerunek czerwonego cara. Tu nie ma... Ja myślę, że tu całkiem realistycznie podchodzą kardynałowie rzymscy do zagadnienia. Biorąc pod uwagę jakość katolików, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jakość i stosunek... Chyba byle jakość. I stosunek polityków rządzących Europą Zachodnią do chrześcijaństwa, to jaka różnica? To jaka różnica? Z tym, że tam można rozmawiać z politykiem jednym poważnym w Pekinie, a z drugim poważnym w Moskwie. I zupełnie nie trzeba się interesować takimi błahostkami jak los pojedynczych maluczkich, od których nic nie zależy. Pastor Paweł Chojecki. Moim zdaniem to pokazuje, że świat doszedł, to zresztą mówię często, ale myślę, że to nawet apostołowie Jezusa Chrystusa, na przykład apostoł Piotr mówi, no wiem, że się powtarzam, ale to powtarzanie, mam nadzieję, że wyjdzie wam na dobre. Możecie sobie sprawdzić w liście apostolskim apostoła Piotra w Biblii, że właśnie tak mówi, że świat dojrzał do jakiegoś przełomu i teraz wszystkie maski spadają. Tutaj w skali mikro to widzimy przy petycji smoleńskiej, jak posłowie PiS nie wiedzą w ogóle o tej petycji. A propos petycji, dostałam informację z reżyserki, że się odblokowała, jest już ponad 33 tysięcy. Także... 33 tysiące, dziękujemy wam za to, ale pamiętamy, cały czas prosimy Boga, Jezusa Chrystusa, o to, żeby nam błogosławił. Nie po to, byśmy naszą chwałę odebrali, żeby było, że o, tu ruch 11 listopada, tam czy Marian, czy Paweł, czy Turczyn, czy ktoś jeszcze, czyli Andrzej, no żeby nie było, że tak tylko jego po nazwisku, ale żeby chwała przypadła po pierwsze Jezusowi Chrystusowi, a po drugie, żeby z tego był owoc w postaci ludzi, którzy zobaczą, że Jezus Chrystus naprawdę działa, jest żywym Bogiem. Wczoraj miałem właśnie na ten temat kazanie. Po co Bóg ma dać nam błogosławieństwo? Po co Bóg ma dać nam sukces w wypełnieniu tej petycji? A zobaczcie sobie, jeśli chcecie, jeszcze nie zablokowali, ale to tylko kwestia czasu, bo tam cały czas różne krety blokują. Myślę, że z jednej strony ludzie są już tak troszeczkę ogłupieni, że trzeba ich tak walić już maczugą, żeby zrozumieli, że Putin jest dobry. Tak powiedziałeś, dlaczego nie za pomocą aluzji, jakichś tam drobnych gestów. Nie, to już trzeba tak na chama. Co zrobi już... Gazeta Polska? Pamiętacie, jak Viktor Orban spotkał się z Putinem, no to nie było wyjazdu na Węgry, a teraz czy nie będzie wyjazdu do Watykanu? Dokładnie zrobi to samo, co w petycji smoleńskiej. Zdradzi interes Polski. No zdradzi wolnych Polaków. To jest dla mnie już tak jasne, że nie potrzebuję żadnego kolejnego świadectwa. Oni zdradzają swoich przyjaciół, oni zdradzają interes swoich wyborców, oni zdradzają swoich polityków. Mówię tutaj o Antonim Macierewiczu. Oni zdradzą Polskę. Oni zdradzą Boga. Bo Jezus powiedział, jeśli chcesz wysokich zaszczytów, jeśli chcesz dojść wysoko, jeśli chcesz, żeby ci ktoś powierzył wielką wartość, to co musisz wpierw zrobić? Być wierny w małym. Jeśli nie jesteś wierny w małym, to nie będziesz wierny i w dużym. Na podstawie ich zdrad,
które obserwuję na podstawie i jednostek, i swoich przykładzie, naszej redakcji, waszego procesu, ministra Macierewicza w wielkich sprawach, teraz petycji smoleńskiej, to już jest sprawa bezdyskusyjna. Mhm. To jest banda sprzedajnych zdrajców. To mówię o środowisku Gazety Polskiej. Oczywiście nie wszyscy, którzy tam są, nie chcę powiedzieć, że każdy jest nieuczciwy, ale każdy, kto ma wpływ na to, co się tam dzieje, kto dzisiaj nie stanął przy petycji smoleńskiej, jest zdrajcą sprawy polskiej. Chcieliście listę hańby, to macie. No właśnie, a propos tego, czy w Polakach coś pęknie, jeżeli zobaczył taką relację, czy taki obrazek, papież Franciszek w Asyżu, z drugiej strony wita się z Władimirem Putinem, tam może Cyryl gdzieś za nim, czy przed nim, i wręczają Putinowi nagrodę za wysiłki dla pokoju. Czy myślicie, że coś taki obrazek Polakom jednak wystarczy, żeby się jakoś sprzeciwić? Nie sądzę. Uważam, że obecna taka sposób urabiania świadomości osób wierzących w Polsce, i to nie mówię tylko pod adresem, broń Boże, katolików, to jest jednak ten cały ekumeniczny nurt, skażony umiłowaniem pokoju. Pokoju, co nie jest złe, ale pokój za wszelką cenę jest hańbą i rozwiązuje ręce łotrom. Ta nagroda zachęci i da alibi do dalszych niecnych poczynań władców Rosji. Tego nie wolno robić. Oni, te dwie mentalności, zachodnia i wschodnia, są nie do połączenia, bo jedna jest ta, powiedzmy, już skażona takim skrajnym, infantylnym humanizmem, dziecięcą naiwnością, a druga jest wyłącznie pielęgnowaniem sposobu działania, żeby wykiwać przeciwnika, zwieść go na manowce, uśpić czujność i skoczyć mu do gardła. Wiadomo, kto to wygra i kto przegra. I los Polski w tym momencie może być przesądzony. Przesądzony. Ja nie wierzę w to, że jakikolwiek car Rosji ulegnie błyskotkom dawanym przez władców Zachodu, w tym Watykanu. To są błyskotki, które można sobie powiesić nad biurkiem jako trofea zdobyte na głupcach i łajdakach. To jest hańba i uważam, że Ukraińcy byli już zdradzeni ze 2 lata temu, dokładnie tak samo. Tak. I teraz ciekawostka. Te środowiska, które dzisiaj pielęgnują próby pojednania Polaków i Ukraińców, zwłaszcza mówimy o środowisku Gazety Polskiej, niech to wytłumaczą, że największy oprawca, który dokonuje zamachu na suwerenne państwo ukraińskie, jakim by nie było... Także na swoich obywatelach przecież. To już tam... Morderstwa dziennikarzy, niewygodne. To jest oczywiste, ale tego nie widać na mapie. Ale tego nie widać na mapie. Jak tutaj my mamy czuć się, jaki komfort i bezpieczeństwo? Jesteśmy po prostu zdradzeni. Ktoś, kto słowa Polska nie wymienia nawet w swoich dorocznych orędzia do świata, zwłaszcza dyplomacji, słowa Polska nie używa, prezydent Putin nigdy. Polski dla niego nie ma. Skoro czegoś ja nie o czymś nie mówię, to nie istnieje. To przedstawienie upadku Związku Radzieckiego jako największa klęska w historii XX wieku, to jednoznacznie mówi, jaki stosunek do Polski ma ekipa Putina. Jeżeli papież, którego Polacy uważają za kontynuację działalności Jana Pawła II, papieża Polaka, co tak głęboko wrosło w świadomość Polaków, że papież to jest Polakiem. Każdy. Jan Paweł II to jeszcze można z racji pochodzenia i korzeni mówić o tym, że był Polakiem, ale to dziedzictwo tego właśnie tych guseł w Asyżu w 86. To Waldemar Łysiak już dawno o tym pisał. Tu kto ma odrobinę oleju w głowie, to mówił, że to z tego jedna lipa wejdzie. Tylko że tak, Rosja, Chiny i Watykan realizują swoje plany nie w 5-latkach, tylko w pokoleniach. No ja już i Paweł to żyjemy 2 pokolenia, to dlatego mamy możliwość refleksji, jak sięgniemy po literaturę myślicieli polskich, którzy nie byli owładnięci zabobonem i hipokryzją, to widzimy, że coś się złego dzieje. A ludzie, którzy swoje życiorysy układają od porannego siusiu do wieczornego paciorka, będą zamienieni w stado baranów na rzeź. Amen.
A w Fatimie już sanktuarium zwraca się ku pielgrzymom z Azji. I to będą ci, którzy dostaną paszport, czyli w komunistycznych Chinach, czyli dostali dużo punktów za lojalność partii komunistycznej, no bo tam już wiemy, że w ten sposób dostaje się paszporty. Zbliżamy się naprawdę wielkimi krokami i to jest, no powiedzmy, taka wiadomość, która powinna wstrząsnąć każdym człowiekiem, który jeszcze nie wezwał Jezusa Chrystusa jako osobistego swojego Zbawiciela. Zbliżamy się do scenariusza apokaliptycznego prawie, że biegiem to, co się dzieje na całym świecie, czyli to byś ty otworzył drzwi Jezusowi Chrystusowi, który jeszcze kołacze, jeszcze jest koniec czasu łaski. Czas łaski, czyli że możesz dostać zbawienie jako prezent. Nie zasługujesz na nie, nikt nie zasługuje, ja nie zasługuję, ty nie zasługujesz, nikt nie zasługuje, ale możesz go z łaski Boga dostać, wpuszczając Jezusa Chrystusa do swojego serca. Bo on stoi i kołacze, powiedział właśnie w tej ostatniej księdze Biblii. Powiedział, oto stoję i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jak masz to zrobić? Nie lecieć do kościoła, zamówić 5 przy i jeszcze 3 przysiady zrobić, czy 7 biegów dookoła plebanii. Jezus słyszy to, co do niego mówisz. Jezus zna twój umysł, każdą twoją myśl, zna twoje serce. Możesz nawet krócej niż ten łot na krzyżu się do niego zwrócić. Tamten powiedział, Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Jezus mu odpowiedział, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Ty możesz powiedzieć mu w prostej modlitwie, Panie Jezu, wiem, że jesteś Bogiem, który przyszedł na ziemię i umarł za mnie. Zbaw mnie. Kropka. I on to zrobi, bo to obiecał. To jest czas. Być może ostatni czas, bo mówimy o wydarzeniach apokaliptycznych. Mówimy o tym, że papież, głowa Kościoła Rzymskiego dzisiaj już nabezczela. Mówiliśmy, z jednej strony trzeba nabezczela, bo już ludzie nie rozumieją. Ale kiedy taka figura jak papież robi już coś nabezczela, zbrodnie i diabelski plan, swoim autorytetem wprowadzając na przestrzeń międzynarodową, a prezydenta Stanów Zjednoczonych mówił, że to jest niechrześcijanin i zły człowiek, bo mury buduje, a Putin to jest dopiero. Gołąbek pokoju. To żyjemy w czasach naprawdę tuż przedostatecznych, bo oni już nabezczela. Jak to kiedyś pisałem, czy nie, mówiłem w tym felietonie, a pisałem z 10 lat temu albo z 15, nie wiem, o wielkiej prostytutce w Watykanie, to mówię teraz... A wielka wszyscy się tak burzyli. Nie, kto mądry, to wiedział, że prawdę mówię, tylko tam po i tak dalej. Przecież jak wyszliśmy z gazetami wtedy, z tamtym artykułem, to zaraz pisowcy katolicy i pozabierali nam wszystko. Wielka prostytuta zadziera kiece. To chyba 2 lata temu taki nagrałem vlog, zobaczcie, to się dzieje dzisiaj na bezczela. I jeszcze jedno. Ci głupi, zabobonni katolicy. Nie mówię o rozsądnych ludziach myślących, którzy jeszcze pozostają w tym kościele i szukają prawdy. Jak nie zrobili nic, kiedy papież największą aborcjonistkę świata, tak, która zebrała 300 milionów dolarów na zabijanie, mordowanie nienarodzonych dzieci, papież Franciszek osobiście nagrodził tę czarownicę najwyższym orderem dla świeckich, jakiegoś tam Grzegorza Świętego i tak dalej. Co zrobili katolicy? Módlmy się za papieża i dalej dajmy nam mszę i będzie dobrze. Następny będzie lepszy. No i to jest odpowiedź właśnie rzymskich publicystów, a nie chrystusowych sług. To trzeba jasno powiedzieć, to są zdrajcy Chrystusa, którzy tak mówią. Bo dzisiaj trzeba powiedzieć nie rzymskiej wszetecznicy, a nie w kółko mówić, że my jesteśmy katolikami i to jest jedyny prawdziwy Kościół i właśnie nas doprowadzi do likwidacji Polski i pojednania się z Putinem. No właśnie. Bo to jest na przestrzeni, na poziomie narodowym droga, którą wytyczył Putin i papież Franciszek. Likwidacja Polski. Zgodnie zresztą z doktryną Dugina. I Watykan nam nie pomoże, ale przyklaśnie Putinowi. Czy papież kiedykolwiek ujął się za tragedią smoleńską, czy
mówił o Putinie. Nie, oczywiście nie, a nasi publicyści katolicy i pisowcy przecież wskazują właśnie na Putina jako na autora tragedii smoleńskiej. Jeszcze tutaj dopowiem, że biskup Fatimy, o której mówiłam przed chwilą, Antonio Marto, powiedział, że Azja jako kontynent jest osią, do której zmierza świat chrześcijański. No to właśnie o tym mówię. Będziemy mieć teraz azjatycki katolicyzm i tutaj jeszcze taki, na całym świecie. Taki troszkę off-topic, ale bardzo z tym związany. Zobaczcie, ilu takich nabożnych tych polityków, dziennikarzy, osób ze świata polityki, to nawet na Twitterze nasi widzowie podsyłają. Kiedy nasi widzowie im, czy podpisze pan petycję smoleńską, to co on odpowiada? Nie, bo tam jest pastor Chojecki. Czyli on sprzeda sprawę polską, bo tam jest pastor Chojecki. Nie? Czyli no, to mówiliśmy, że to jest faszyzm, jeśli mi się zabrania brać udziału w przedsięwzięciach. Niektórzy nazywają was przecież agentami Putina, właśnie ci prawicowcy. No, tam nie sobie tego, ale ciekawe, zobaczcie. Teraz powiedzą, no. Papież Franciszek za pomocą tej katolickiej organizacji honoruje jednego z największych zbrodniarzy XXI wieku. Następny będzie może Xi Jinping. Co mówią ci katolicy? Nie podpiszę petycji smoleńskiej, bo tam jest pastor Chojecki. Jaką ja zbrodnię popełniłem, oprócz mówienia prawdy o kościele rzymskokatolickim? Proszę. Ci ludzie wystawiają sobie świadectwo, że tak naprawdę prawda dla nich nic nie znaczy. Tak naprawdę Polska dla nich nic nie znaczy. Tylko przekonanie tłum, żeby byli w tym tłumie, który się nazywa Kościół Rzymskokatolicki. Jeśli my jesteśmy katolikami, to wszystko jest w porządku. Co o tym myśli Bóg? A nie, to jest inna sprawa. To w ogóle nas nie obchodzi. Boga nikt nigdy nie widział. Tak jednorodzony mówią... syn, który jest na łonie ojca, go objawił. To jest 18 werset Ewangelii, dokładnie, pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, jak w prologu. Marian Kowalski, ale papieża. Można zobaczyć, tak, że papieża można się bać. Pana Boga nikt nie widział. Papieża w telewizji nawet można zobaczyć. Los Polski według amerykańskich konserwatystów. Razem z Putinem. A propos petycji smoleńskiej do Donalda Trumpa, już ten artykuł po polsku jest na naszej stronie idźpodprąd.pl. Artykuł Artura Thompsona, czyli szefa konserwatywnej amerykańskiej organizacji John Birch Society. Możecie znaleźć ten link na czacie i w opisie programu pod spodem. Podajcie dalej i oczywiście podpiszcie petycję do Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie. A teraz, zanim przejdziemy... Mogę jeszcze tylko? A jakaś ruska gnida w Gazecie Polskiej i to gdzieś wysoko ulokowana lub w PiSie rozpuszcza takie plotki, że ta petycja to jest właśnie dzieło Putina. Zobaczcie, jaka to jest logika. Kiedy minister Macierewicz, swój raport przekazuje jednemu senatorowi w Stanach Zjednoczonych, to jest działanie patriotyczne, propolskie i tak dalej. Kiedy 100 tysięcy ludzi z całego świata przekazują w tej samej sprawie petycję do Trumpa, to jest działanie Putina. I wyobraź sobie, że są tacy kubusie puchatki w tej Gazecie Polskiej, którzy temu wierzą. Mówiliśmy o pani Cynthii Harasim, która właśnie taki bełkot przedstawiła oficjalnie na Twitterze. No to jest smutne. To są przywódcy duchowi patriotycznych Polaków. Bo ktoś im jak powiedział, ślepy, ktoś im powiedział, że tak jest. Jak ślepy ślepego prowadzi, to gdzie obaj wpadną? To szamba. Kiedyś pod tą tęczą warszawską już nieistniejącą takie przemówienie wygłosiłem o stanie takim właśnie ducha społeczeństw Zachodu. A i tutaj warto to powtórzyć. Świat publicystyki polskiej jest już europejski. To już dogonili Europę. Dlaczego? Otóż ci tacy, którzy w ten sposób występują, o którym mówiłeś przed chwilą, mają mentalność takiego tłustej foki, wygrzewającej się na kamienistej plaży po spożyciu kilku śledzi. Leży to stado tych morsów, tłustych fok, w beztrosce, utuczone. Co chwilę z odmętów wyskakuje niedźwiedź polarny i tam jednego rozszarpuje na oczach reszty. One tam przez chwilę tam pofukają, zrobią miejsce na tą rzeź, odwracają wzrok, bo tym razem to nie mnie zjedli. Ja się nie naraziłem. Dokładnie tak. Doświadczyłem tego w Gazecie Polskiej wielokrotnie. Masa tych samców utuczonych skłami do ziemi niedźwiedzia by zniszczyła w jednej sekundzie. Zostały tylko pazury i nos. Nie zrobią tego.
bo nie ma w nich ducha. Dokładnie tak. To jest już tylko żer. Żer dla barbarzyńców. Jak najdłużej się nie wychylić, jak najdłużej spożywać szprotki i śledzie. Oto mentalność tłuściocha wystawionego na rzeź. To są przywódcy polskiego narodu. To są publicyści i politycy, którzy wami rządzą. Jak na waszych oczach rozszerpią jednego z was, nie patrzcie na to, bo wam się przyśni. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nikogo już nie było, bo wszyscy zostali zgładzeni. Dokładnie. Słuchajcie, żeby zakończyć może ten... tę część właśnie taką, gdzie odwołujemy się do takich spraw ostatecznych i mówimy o tym, jak tragiczna jest sytuacja w wielu aspektach naszego życia, bo tu i w Watykanie zdrada, w Warszawie zdrada. Chcę wam pokazać, że są jeszcze ludzie, którzy nie tylko też piszą przecież jak John Birch Society, jak Art Thompson, ale też modlą się za Polskę. Parę dni temu, no może trochę więcej, trzy tygodnie temu chyba, pokazywaliśmy wam takiego pastora z Wielkiej Brytanii, który w Hyde Parku wychodzi, o właśnie, i mówi przeciwko temu, co się dzieje, tej bezbożności, która doprowadziła do zalewu islamu na Wyspach Brytyjskich, i wzywa Brytyjczyków do nawrócenia do Jezusa Chrystusa, żeby znowu wrócili do swoich chwalebnych czasów, kiedy szli za Chrystusem, kiedy On im błogosławił. I zobaczcie, jak ten człowiek modli się już w swoim kościele. Mamy nagranie i tłumaczenie dzięki Pawłowi Machale. Modli się w swoim kościele za nas, Polaków. Especially rejoice when we see the people of Poland inquiring after thee, Lord, and asking after thee. And we pray for this great salvation to come again in the Polish nation. We do thank thee, Lord, for bringing many of those Polish people to thyself. And we pray for our friend and Pastor Paweł in that country, that thou wouldst endue him with power from on high, that thou wouldst give him grace and strength to stand for thee against all the powers of darkness. We do pray that thou wouldst make him bold as a lion to declare thy word in season and out of season, and that many of the people there may be brought into fellowship with thee. We do thank thee, Lord God, for that nation that was touched by the gospel, even in the days of Jan Hus and following those days, when the Hussites spread the Christian faith through that land. Takie słowa, widzicie, rozbrzmiewają w wielu kościołach, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i też i w tym w Anglii. Wielu chrześcijan modli się za Polskę właśnie takimi słowami, przypominając naszą chwalebną historię z czasów Jagiellonów. Ten pastor odwołuje się do czasów husytów. Nie wiem, czy pamiętacie, że papież wtedy wezwał króla Jagiełłę, żeby dołączył do krucjaty, poszedł na Czechy, do Czech i mordował, palił, rabował, że to się strasznie Bogu podoba. Dzięki Bogu mieliśmy wtedy mądrego króla. On powiedział, żeby się papież tam cmoknął i tak dalej, i zaprosił husytów, żeby mu pomogli w rozprawie z zakonem krzyżackim, czyli zakonem Najświętszej Marii Panny, tam szpitala niemieckiego, coś tam, to jest bardzo taka długa nazwa, możecie sobie w Wikipedii sprawdzić. I rzeczywiście husyci wtedy przyszli do Polski, walnie pomogli w rozprawie z krzyżakami w różnych bitwach, i także tam pod Gdańsk dochodzili, różne takie fajne historie i rajdy militarne robili. To byli pierwsi posiadacze broni pancernej, mieli czołgi zwane wtedy wozami husyckimi, praktycznie nie do zdobycia nawet dla ciężkiego rycerstwa z tamtych czasów, także naprawdę wiedzieli, co robią, ale oprócz działalności militarnej cały czas zajmowali się działalnością ewangelizacyjną i dotarli do prostych Polaków, ale też i do profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam były dyskutowane tezy właśnie Husa, wcześniej tezy Wycliffe'a z Wielkiej Brytanii, bo on pierwszy zaczął nawoływać, że zaraz, nie możemy zamknąć Biblii przed ludźmi w łacinie, tylko musimy dać ludziom
pisma w języku, pismo Boga w języku narodowym. Dlaczego? Bo jak Bóg stworzył ludzi? Wszystkich łacinników stworzył? Nie. Stworzył ludzi i dał, stworzył narody i dał im własne języki. To jeśli powiedział coś do ludzi, to my musimy dać każdemu narodowi jego słowo w jego własnym języku. Za to wtedy się szło na stos. Ale kiedy smażono na stosie Husa w Konstancji w ramach katolickiego soboru, to polska delegacja, właśnie której duchowo i intelektualnie przewodził Paweł Włodkowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znający pisma Husa, to oni protestowali. To oni wtedy dołożyli swoją cegiełkę do polityki światowej, można tak powiedzieć, czy do chrześcijaństwa. To właśnie Paweł Włodkowicz pisał, że żadnego narodu, ani żadnego człowieka nie można siłą zmuszać do uwierzenia w Chrystusa. To ma być dobrowolne. A wszystkich ludzi mamy traktować sprawiedliwie, a nie tylko, że naród jakiś nie jest chrześcijański, to możemy ogniem i mieczem go zrównać z ziemią. To on wtedy powiedział, mogę się z tobą nie zgadzać, ale ze względu na Boga będę cię szanował. Zobaczcie, kto dzisiaj takie dziedzictwo w Polsce niesie? Czy ci, co mówią, że pastor Chojecki nie ma prawa zabierać głosu w przestrzeni publicznej? Czy środowisko Idź Pod Prąd, które łączy także niewierzących, Żydów, muzułmanów? Proszę bardzo, chcesz dla Polski? Chodź z nami. W tym kontekście pozwólcie, że jeszcze wrócę na chwilę do sprawy tej petycji. Otóż wiemy, że w najbliższych dniach ważą się losy tej ustawy, którą środowiska żydowskie wylobbowały w Kongresie amerykańskim, i wkrótce na stół prezydenta być może trafi antypolska, w gruncie rzeczy antyamerykańska ustawa. W tym momencie uważam, że wsparcie naszej inicjatywy i żeby trafiła na biurko Donalda Trumpa głos Polaków, 100 tysięcy, nawet lepiej, w tym momencie, żeby zobaczył, że Polacy uważają Stany Zjednoczone za sojusznika w rozgrywce z realnym wrogiem, z realnym wrogiem. W tym momencie wszystkie środowiska, które tak wam gadają o tych Żydach, spiskach, powinni zrobić wszystko, żeby ta petycja przed tamtą zdążyła do Watykanu. Trafiła do Donalda Trumpa. Tak. Kto z tych hipokrytów, którzy straszą was Żydami dzień w dzień, noc w noc, nie przyłoży ręki do tego, to chcą, żeby racja żydowskich, antypolskich środowisk wzięła górę. Amen. Oni są ich sojusznikami dzisiaj. Dokładnie. Dzisiaj wystarczy poprzeć naszą petycję, żeby Donald Trump miał dwa kwity do wyboru. Nie tylko swoich wyborców z terenu Stanów Zjednoczonych, ale ludzi z pozostałej części świata, tam gdzie konflikt amerykańsko-rosyjski tli się naprawdę, żeby racja Polski była ponad interes prywatny hipokrytów, złodziei, oszustów historii, krętaczy, amatorów cudzego mienia. Kto dzisiaj nie przyłączy do tej akcji, będzie współwinny, jeżeli ta ustawa wylobbowana przez szowinistów żydowskich w Stanach Zjednoczonych będzie na biurku prezydenta Trumpa. To będzie wina tych łajdaków z Polski, którzy gadają wam o Żydach, a jak przyjdzie co do czego, nic nie zrobią w obronie Polski. I tą petycję możecie podpisać już teraz na stronie, którą znajdziecie na czacie i w opisie filmu tutaj na dole. Też hashtag petycja smoleńska do Trumpa obowiązuje. Piszcie go na Twitterze, na Facebooku. Wiemy właśnie, że petycja się odblokowała i idzie w górę. Dzięki Bogu możemy też podawać ten tekst szefa największej konserwatywnej, antykomunistycznej organizacji w Stanach Zjednoczonych, Artura Thompsona, na naszej stronie idźpodprąd.pl. Los Polski według amerykańskich konserwatystów. Dlaczego ktoś inny nie wpadł na pomysł tej petycji? Bo Pan Bóg nie dał mu rozumu i odwagi. Dokładnie tak. A teraz mają pretensje. Nie do nas. To nie do nas, to do Boga się budźcie z pretensjami. Ewentualnie może tam wam wytłumaczy, dlaczegoście nie dostali tego rozumu, tylko macie małpi rozum. No to już my minister, nie rozdajemy rozumów. Minister tutaj spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński powiedział przed chwilą, można powiedzieć, ale on sprawie nie wie, oficjalnie on nie wie nic na temat petycji, ale o niej mówi, zobaczcie. No, słucham. W sprawie katastrofy smoleńskiej musimy liczyć na państwo polskie. Im będzie silniejsze, tym szybciej będą rozwiane wątpliwości. Także
Liczmy tylko na siebie. Nie słuchajcie tego durnia. Ten kretyn wysłał do jakiejś małej miejscowości na Dolnym Śląsku helikopter, bo koncert jakiś miał być. Helikopter, to jest kretyn. To już wiemy od dawna, bo jego pierwszy tweet to był, że teraz już nie będzie. Dobrze, że nie zbombardował Dzierżoniów, to jest kretyn. Także widzicie, pisowcy robią co mogą, żeby zablokować petycję smoleńską. Wypowiadają się nawet publicznie, że nie ma co do Stanów Zjednoczonych prosić, a jednocześnie przecież wiceprezes partii ich jedzie do Stanów Zjednoczonych jednemu senatorowi wręczyć kopię technicznego raportu. Czy macie tu logikę gdzieś? Paweł! Kretyn to jest mało, to jest banda zdrajców! Ja teraz zaczynam przypuszczać, po co oni wprowadzili zakaz handlu w niedzielę. Bo przypuszczam, żeby na Dolnym Śląsku nie można było w ostatnią niedzielę kupić Prince Polo. Ale to niestety jest... Cała prawda. To jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej z nazwy. To jest Joachim tylko Brudziński. Z nazwy. Nie, tylko z nazwy. Tam już nie ma żadnego Prawa i Sprawiedliwości w rządzie. Wszyscy politycy kierujący rządem są już z Unii Wolności, z Unii Demokratycznej, albo nawet z Zielonych. PiS jako partia ponosi polityczną odpowiedzialność. Wyborcy PiSu są zrobieni w konia. Ta banda kretynów, którzy słuchają rozkazów Dudy i Morawieckiego, to nie są żadni politycy z Prawa i Sprawiedliwości. To jest kłamstwo. A propos Morawieckiego, pan wywołał to nazwisko. Premier chce wprowadzić podatek dla najbogatszych, czyli kolejny podatek, a miało być tak pięknie. PiS szedł do wyborów z takimi hasłami, że nie tylko nie będzie zwiększać podatków, ale je obniży, nie będzie iść w stronę Platformy Obywatelskiej, która te podatki podniosła. Zaproponujemy w najbliższym czasie daninę solidarnościową, tak by najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących. Ale to są sama prawda, że wniesiemy projekt, no nie wiadomo kiedy. To o, do końca roku obiecują, że od przyszłego roku. Którego roku? No tego. A ja skąd wiesz? No, tak, ja myślę, że jak podwyższenie podatków obiecują, to zrobią. Czekaj, ale jakie jest słowo? Nieznacznego podniesienia. A no najpierw. No Paweł, no to nie wiadomo kiedy i trochę, to może być o 10 groszy. No to słuchajcie, sama prawda, nie wiem czemu się denerwujecie. Kto zaufa tym łajdakom, którzy okradli z rządu wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jest kretynem i samobójcą. Ludzie, którzy okradli najlepszych Polaków z ich reprezentacji politycznej, muszą to państwo doprowadzić do ruiny, śmieszności i bezwładu. Ktoś, kto mówi, że ma liczyć na państwo, to się nigdy nie doliczy państwo? Tego państwa. Państwo zedrze z was ostatnią koszulę, ale petycji nie poprze, bo nie było rozkazu. Nikt im tego nie kazał zrobić z zewnątrz. Jeżeli Morawiecki, który jest młodszą wersją Rostowskiego, tylko bez... tylko że nie łysy, to jest taki sam człowiek z tego samego środowiska, o tej samej mentalności. Po co były te wybory? Po co ta farsa? Jak Duda, hipokryta, człowiek, który nie dotrzymuje zobowiązań, poleciał do tych nieszczęsnych osób, których każdy ma w dupie, jak nie ma wyborów, i tam klękał, za rączki ściskał i jeszcze jest łajdakiem, bo zrobił to na chwilę przed Morawieckim, żeby tamtego durnia postawić w niezręcznej sytuacji, że musiał coś obiecać. Tam nie ma wspólnego rządu, nie ma polityki, nie ma chęci ulżenia tym ludziom, których tak los dotknął takim nieszczęściem. Tu nie ma woli polepszenia bytu tych nieszczęsnych ludzi. To są wyścigi hipokrytów, którzy opowiadają ludziom bajeczki. Ja uważam, że kto jeszcze tym ludziom ufa, jest samobójcą. Jak jeszcze słyszę od strony tych polityków zasiadających w ławach Prawa i Sprawiedliwości, że ich kandydatem w prezydenckich wyborach będzie Andrzej Duda, to ja pytam, dlaczego nie Kwaśniewski? Przecież wiemy, jakie Kwaśniewski ma wady. Wszystkie. Znamy go jak zły szeląg. Weźcie Kwaśniewskiego, przynajmniej was nie zaskoczy. No rzeczywiście, to jest reakcja na protest rodziców osób niepełnosprawnych. Nie, nie. To jest z jednej strony próba wykorzystania tego do swojego PR-u i to zrobił ten Dudasz, paskudztwo. Dzięki Bogu ludzie już się na tym dziadu poznali. Powiedzieli, że nie jest pan człowiekiem honoru. Tak, będzie więcej o 18 w wiadomościach. Cezary Kłosowicz już przygotował dla państwa, ale najpierw ci zgromadzeni w Sejmie protestujący pokazali mu laptop z jego przemówieniem, gdzie obiecywał gruszki na wierzbie i tak dalej, a teraz 3 lata i nic nie zrobił w tej
sprawie, a potem kolejne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych powiedziało, że on nie jest człowiekiem honoru i w ogóle nie ma co z nim gadać, także brawo dla tych ludzi, że nie dają się przekupić czy złapać na takie tanie gesty tych judaszów paskudnych z Prawa i Sprawiedliwości. Słuchajcie, skąd się, jeśli mogę jedno zdanie akurat, bo pierwszym politykiem, który został wyznaczony do kontaktów z tymi nieszczęsnymi ludźmi, był lubelski poseł, wiceminister w resorcie, pan Michałkiewicz. To już na pewno będzie kleska. Wiecie, co on zrobił? Co on zrobił? Zaprosił tych ludzi na spotkanie w Centrum Dialogu. Ja nie wiem, jak to jest daleko od Sejmu, ale jeżeli ktoś jest osobą niepełnosprawną, która się porusza nawet na wózku, to nie będzie szorował do jakiegoś Centrum Dialogu. Wysłali durnia, który jak już chciał z tymi ludźmi rozmawiać w przyzwoitych warunkach, to powinien tą salę konferencyjną gdzieś na dole otworzyć, tę kolumnową zdaje się, i zaprosić ich tam. I Straż Marszałkowska powinna mi się pomóc przemieścić. Powinien ich zaprosić gdzie? Do Wejherowa albo do jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, na Mazury, do rządowego, tam. I nawet nie potrafił tym ludziom zapewnić godziwych warunków, żeby przebywali i z nimi rozmawiać w ludzkich warunkach. Tylko prezydent klęka, premier kuca. To są ludzie, którzy nie wiedzą, że minimum szacunku i warunków technicznych do jakiegokolwiek dialogu, jak zapewnić. No właśnie, widzimy, że jest już z nami mecenas Andrzej Turczyn, wiceprezes partii Ruch 11 listopada. Czy nas słychać? Tak, słyszę. Dzień dobry. Witamy się, Andrzeju. My rozmawiamy o tych planach podwyżki podatków przez rząd Morawieckiego właśnie, żeby znaleźć pieniądze dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jak wy byście rządzili, jak poprawilibyście sytuację rodziców tych osób, gdybyście mieli na to wpływ? Może mecenas Andrzej Turczyn, prosimy bardzo. No, moim zdaniem najlepszą i najtrwalszą metodą poprawienia sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych jest umożliwienie im osiągania jak najwyższych zarobków. To jest taka metoda, która sprawdza się w normalnych krajach, a krótko rzecz ujmując, należy likwidować obciążenia biurokratyczne i obciążenia podatkowe. W każdym systemie gospodarczym likwidacja obciążeń biurokratycznych i podatkowych daje za każdym razem to samo błogosławieństwo, a mianowicie wzrost dobrobytu. Dobrze o tym wiedzą Amerykanie i pan prezydent Donald Trump niedawno zafundował Amerykanom i obniżkę barier biurokratycznych, i obniżkę podatkową. I w Ameryce nie ma problemu braku pieniędzy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Niestety w Polsce rządy sprawuje partia skrajnie lewicowa, socjalistyczna, a w rozumieniu każdego socjalisty zapewnienie komuś pieniędzy to zabranie jednemu i danie drugiemu. I w ten sposób biedniejszy staje się i jeden, i drugi. Zyskuje tylko pośrednik, czyli socjalistyczny polityk. To bardzo łatwo wykazać. Przyjmijmy, że no, taki zarobek człowieka przed opodatkowaniem, jeden z niższych, no to przed podatkiem osobistym, tym 19%, to jest 2000 złotych. Bo rozgrywka tu się toczy, zdaje się, o 500 złotych. Chodzi o zasiłek wydatku, wysokości 500 złotych. Pokażę wam, że państwo polskie ma w tej chwili już narzędzie, żeby za pomocą praktycznie bardzo niewielkich rzeczy zrobić dużo lepiej, dużo więcej. Oto mamy obiecaną przez Prawo i Sprawiedliwość podniesienie tej kwoty wolnej od podatku. W przypadku tych biednych ludzi, takich, którzy zarabiają przed opodatkowaniem 2000, to kwestia 20% to by było 400 zł. Zobaczcie, wystarczy, żeby rząd, nie rozdając nikomu nic, po prostu zrobił swoją obietnicę wyborczą, czyli podniósł do rozsądnego pułapu kwotę wolną od podatku. To już ci najbiedniejsi ludzie, czyli to jest, zobaczcie, to jest przed opodatkowaniem 2000, czyli to jest jakieś, powiedzmy, 1600 na rękę, nie? To są najniższe pieniądze, jakie dostaje się w Polsce. To już by dostał 400 zł ten człowiek. A jakby zarabiał 3000 przed opodatkowaniem? No to już by 600, to już by więcej niż ta łaska, której się dopełniają w zasiłku. Mhm. Drugi sposób. Państwo
horrendalny VAT w Polsce. Nie Unia, tylko państwo polskie. Horrendalny VAT wali 20 parę procent. Do tego jeszcze dochodzi podwyżka, którą rząd mało właśnie na dniach opowiadali na zjeździe dla jełopów, czyli na zjeździe dla posłów PiSu, że obniżą podatki, a jednocześnie przenieśli ogromną liczbę produktów z tam chyba 8% VAT-u na 22%. No i podwyższyli VAT. Czyli obniżka jakby, przez podwyżkę. Jakby zabrać VAT, to by ci ludzie dostali drugie 400 zł, ci najmniej zarabiający, czyli mieliby już 800, a nie jakieś 500 zł, których się dopominają. Czyli nawet jeśli by nasz program został wprowadzony, ci ludzie już dziś dostaliby 800 zł, a nie 500. To jest program ludzi wtedy wolnych. To jest program ruchu 11 listopada. Mateusz Morawiecki powiedziałby, że wtedy budżet państwa by ucierpiał. A w dupie mam jego budżet! To ludzie mają mieć. Jaki jest hasło Mariana Kowalskiego i partii ruchu 11 listopada? Silny budżet? Silny portfel, a nie budżet. Oczywiście miejmy świadomość, że wielu członków rodzin tych osób niepełnosprawnych w ogóle nie może osiągać dochodów, ponieważ musi bez przerwy opiekować się swoim potomstwem. I to jest sytuacja bardzo trudna, ponieważ no, im powiedzmy podniesienie kwoty wolnej od podatku nic nie da, bo absolutnie nie mają żadnej możliwości zarobkowania. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że jesteśmy społeczeństwem na tym odcinku solidarnym, bo skoro jednocześnie głosi się hasła pro-life, takie, że chcemy, żeby jednak dzieci niezależnie od tego, w jakim stanie zdrowia przyjdą na świat, a żeby rodzice nie stanęli pod groźbą, prawda, bankructwa całej rodziny, tylko żeby mogli zapewnić tym dzieciom egzystencję. I tutaj sami sobie nie dadzą rady, bo tymi ludźmi trzeba się opiekować przez całą dobę. To jest oczywiste. Ja doskonale rozumiem, w jakiej są sytuacji rodzice tych osób, już dorosłych niepełnosprawnych, gdy stoją w obliczu rzeczy dla nich najstraszniejszej, własnej śmierci i zostawienia potomstwa niepełnosprawnego na pastwę losu. To jest rzecz straszna i uważam, że społeczeństwo cywilizowane musi wywiązać się ze swojego obowiązku wobec tych, którzy nie są samodzielni. I tu jasno mówię, jeżeli pan Morawiecki ma alternatywę podnosić podatki albo oszczędzać, to ja mówię, to niech rząd oszczędza. No pytam, dlaczego dzisiaj nadal utrzymuje się archaiczną strukturę urzędów pracy z czasów realnego bezrobocia w momencie, gdy potrzeba sprowadzać pracowników do Polski z zagranicy. To kosztuje chyba 4 miliardy złotych rocznie. Jak można utrzymywać w niezreformowalnej formie tę sieć urzędów, które w zasadzie są pozbawione możliwości pełnienia swojej funkcji na zasadach menedżerskich, na pozyskiwaniu pracowników z Ukrainy z kwalifikacjami odpowiednimi, ułatwianie z nimi kontaktu pracodawcom, zapewnianie im lokum oraz innych rzeczy. Ma pieniądze na sprowadzenie imigrantów, a nie ma pieniędzy tam są oszczędności na własnych obywateli. Jeżeli ktoś mówi, że będziemy fundować jakimś uchodźcom tam z Afryki, z Bliskiego Wschodu, mieszkania, studia, przywileje, jak te 20 punktów episkopatu. Minister Czaputowicz przyznał, że przyjęliśmy jest to hańba. Ja się z tym nie godzę. I jeżeli ci ludzie są oddelegowani przez posła Michałkiewicza do jakiegoś centrum dialogu, to niech sam spróbuje o kulach pójść kawałek. Pewnie nigdy nic mu się w życiu nie przytrafiło, że takie pierdoły opowiada. Jeżeli im się mówi, że tam znowu o kilkadziesiąt złotych podniesie im się te zasiłki, jest to rzecz, którą ja się nie mogę pogodzić, widząc marnotrawstwo grosza publicznego. Marnotrawstwo grosza publicznego na jachty, na wódę, na dziwki, na głupią rozrywkę w telewizji, która miała być wreszcie narodowa, a jest kretyńska, jest głupsza od tych komercyjnych, a już jak coś wymyśli, to jest takie samo jak tam, tylko gołej dupy jeszcze nie pokazali, to wszystko. I to, że się ścigają politycy, żeby się sfotografować przy ludziach, którym dzieje się realna krzywda co dzień od lat, przez całe życie, sfotografować. I który pierwszy? Czy Duda przed Morawieckim, czy Morawiecki przed Dudą? I tam w kucki z nimi negocjują nie wiadomo co, łamiąc swoje obietnice wyborcze. To ja uważam, że państwo polskie na odcinku wydolności na podstawowym poziomie, czyli zapewnienia ludziom tego, żeby nie umierali z głodu i z braku leków, na tym odcinku nie istnieje po prostu dzisiaj. I tak też piszą opiekunowie niepełnosprawnych do prezydenta Duda. Nie dotrzymał pan słowa, nie jest pan więc człowiekiem honoru, nadal Polska nie jest państwem prawa, a jedynie
bezprawia. A to, co Marian powiedział o tym, że z naszych pieniędzy zabranych w podatkach często bardzo potrzebującym ludziom na najniższych tych dochodach funduje się jachty i inne rozrywki, dowodem jest to, że Polska Fundacja Narodowa właśnie utrzymywana z pieniędzy polskiego podatnika, bo dostaje z przedsiębiorstw państwowych dotację ogromną, setki milionów złotych budżet państwa właśnie na to przeznacza. Dlatego właśnie mówię, gdzie mam ten ich budżet. Zostało przeznaczonych kilkadziesiąt milionów złotych. Najpierw na jacht, a potem na wycieczki zagraniczne właśnie panów różnych i ich panienek. Mecenas Andrzej Turczyn, przechodzimy do następnego tematu. My już trochę dotknęliśmy jego na początku programu. Anna Maria Siarkowska, była posłanka ruchu Kukiz 15, teraz w kole Republikanie, zdaje się, na swoim Twitterze pośrednio oskarżyła ciebie i ruch 11 listopada o to, że to przez nas ustawa, która miała ułatwić szkolenie organizacjom proobronnym, została zamrożona. Mamy jej tweet na ekranie. Ty odpowiedziałeś, jakbyś mógł powiedzieć, co ty na to, na takie oskarżenia ze strony byłej posłanki ruchu Kukiz 15? Pani poseł Siarkowska jest byłą posłanką klubu Kukiz 15 i aktualną posłanką klubu parlamentarnego chyba Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że pani poseł wcisnęła partię Republikanie do socjalistycznego klubu poselskiego i tam w tym klubie jest. No, chciałbym zawiadomić, że jeszcze nie jest tak dobrze, żeby partia Ruch 11 listopada mogła decydować o tym, która ustawa w Sejmie jest procedowana, o tym, którą ustawę posłowie decydują się uchwalać bądź nie uchwalać, decyduje niepodzielnie prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, czyli pan Jarosław Kaczyński, który kieruje pracami klubu parlamentarnego za pośrednictwem przewodniczącego klubu, tak stanowi statut partii Prawo i Sprawiedliwość. A zatem pani poseł Siarkowska powinna ze swoimi uwagami zwrócić się osobiście do pana prezesa Kaczyńskiego, bo to on kieruje pracami klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a w konsekwencji pracami całego Sejmu. Natomiast jeśli chodzi o samą ustawę, ona rzeczywiście została zamrożona, ale została zamrożona w pewnym charakterystycznym momencie, a ten charakterystyczny moment był taki, że został odwołany pan minister Macierewicz. Za czasów pana Macierewicza ta ustawa była firmowana przez pana Dworczyka i pan Dworczyk czynnie uczestniczył w pracach nad tą ustawą. Ja nawet raz w Sejmie byłem na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zajmowała się tą ustawą i popełniłem kilka wpisów na swoim blogu, na którym opisałem, jak wyglądały prace nad tą ustawą. Ja rzeczywiście podchodzę do prac nad tą ustawą w sposób krytyczny, bo uważam, że przy okazji podjęcia próby zmiany ustawy o broni i amunicji można było próbować wprowadzić pozytywne nie tylko dla organizacji proobronnych, ale też dla wszystkich Polaków i to moim zdaniem jest najcenniejsze, czyli dobro wszystkich Polaków, można było próbować wprowadzić zapisy korzystne dla wszystkich posiadaczy czy dla osób, którzy by chcieli posiadać pozwolenie na broń. Niestety członkowie klubu poselskiego Prawo i Sprawiedliwość w takich bardzo szybkich głosowaniach odrzucili wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone przez pana posła Bartosza Józwiaka, a były przygotowane przez stronę społeczną i w trakcie prac nad tą ustawą nie udało się wprowadzić żadnego pozytywnego dla Polaków rozwiązania, a jedyne pozytywne rozwiązanie miało polegać na tym, że broń samoczynna miała być na wyposażeniu organizacji proobronnych i tam organizacje proobronne miały, zdaje się, możliwość kupowania amunicji z tak zwanego demobilu. W związku z tym, no nie do mnie te uwagi, ja krytyczne uwagi wyraziłem na temat tej ustawy i na temat prac Prawa i Sprawiedliwości, ale to Prawo i Sprawiedliwość ponosi odpowiedzialność za to, że ta ustawa nie jest dalej procedowana i pani poseł Siarkowska, jestem przekonany, o tym doskonale wie, a ten tweet, który się pojawił, no chyba w dniu dzisiejszym, uważam, jest takim mało eleganckim zagraniem, które jakby w krótkich słowach próbuje skierować
taki ciężar odpowiedzialności za to, że ta ustawa jest nieprocedowana na partię pozaparlamentarną, która nie ma nic wspólnego z tym, które ustawy są procedowane, a które nie. O tak mniej więcej wygląda sytuacja. Do szczegółów, jeśli chodzi o procedowanie nad tą ustawą i do moich krytycznych uwag, które wyrażałem, to zachęcam do zaglądania na mój blog trybun.org.pl. Tam w wyszukiwarce wystarczy wpisać słowo Siarkowska i wyskoczą wszystkie wpisy, w których ja podnosiłem problematykę tej ustawy. Podsumowując, widać, że pani posłanka Siarkowska jest albo babą głupią, która nie wie, jak działa Sejm i jak te ustawy są dopuszczane pod głosowanie. Nie wie, że Jarosław Kaczyński zgodnie ze statutem zwycięskiej partii w wyborach Prawa i Sprawiedliwość ma tutaj decydujący głos. Albo jest babą kłamliwą, która próbuje oszczerczo zrzucać odpowiedzialność i jakoś odsuwać ludzi od głosowania czy popierania ruchu 11 listopada. No nie wiem, która opcja jest gorsza, to już do państwa wyboru pozostawiam to. Jedynie mam pewien niesmak, kiedy widzę tę głupią bądź kłamliwą babę u boku ministra Macierewicza na katolickich uroczystościach dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, związanych także z katastrofą smoleńską. To babsko petycji smoleńskiej nie podpisało. To istotne, że akurat pani Siarkowska jest w poddrużynie pana Gowina, która została powołana do życia, ten byt Gowina, czyli człowieka z Platformy, po to, żeby takie inicjatywy bardziej najbardziej na prawo w Prawie i Sprawiedliwości, oczywiście o nich dużo gadać, ale nic nie zrobić. To całe towarzystwo od Kukiza, które wiadomo, że jest tam mniej warte niż reklamówka butelek po wodzie mineralnej, taką mają jakość polityczną, próbuje się usadowić o wiele lepszych miejscach. Uciekają do starego Morawieckiego, uciekają do Gowina. Są to ludzie, którzy potrafią się doskonale reklamować w mediach, ale jak widać, to z czym wychodzą do partii realnie sprawującej władzę, zupełnie nie jest przekute w czyn. Oskarżają o swoją... O co oskarżają tych, których nie ma w parlamencie? Stara komunistyczna metoda. Zagierka też by nie było problemów z kiełbasą, gdyby wolna Europa nie mówiła, że coś takiego jak kiełbasa jest. No i koniec. Sama Siarkowska. Poziom mentalny Siarkowskiej. I to stado gowinowców. No dobrze, to idziemy do następnego tematu. No widzicie, tutaj już posłowie mówią, że wszystko co złe to partia 11 listopada, nie jest w Sejmie, nie jest w sondażach. Kiedyś to przejmili Żydów, ale teraz wiedzą, że nie opłaca im się zadzierać z Żydami, to musieli sobie nowego Żyda Szczególnie, znaleźć. Że Żydzi mnie posłuchali. Nie wiem, czy wiecie, Żydzi mnie posłuchali. Mianowicie? Ponad rok, chyba rok temu to można sprawdzić, taki apel wystosowałem, żeby właśnie osoby duchowne dały przykład i jako pierwsze upomniały się o prawo ludzi, obywateli niekaralnych, zdrowych psychicznie do posiadania broni w celu obrony. Mówiłem, żeby to zrobili rabini, księża i pastorzy. Rabin już się zameldował. Nie, ale poczekajcie. To było 3 lata temu. Nie, właśnie, bo to ciekawa tak? sprawa. Ja tą informację, która została zamieszczona na TVP Info, no tak na razie wyczekuję, co dalej, dlatego że to jest apel tego rabina po zamachach po zamachach paryskich. Rabin rzeczywiście słuszny, rabin Margolin. Słuszny wysunął postulat, żeby Żydzi mogli nosić broń w Europie. Słusznie, bardzo mi się podoba. Ja uważam, że nie tylko Żydzi, ale Polacy, Niemcy, Francuzi i tak dalej, wszyscy. Ale nie mam jeszcze jasności, z jakiego powodu tego kotleta odgrzała Telewizja Polska po 3 latach. Bo to minęły już 3 lata. To był apel ze stycznia 2015 roku. Dzisiaj mamy kwiecień 2018. Moim zdaniem jest jakaś przyczyna, dla której się to pojawiło teraz. Jeszcze nie wiem jaka. Bo myśmy przecież akcję, pamiętasz Andrzeju, tą na Facebooku, gdzie ty rozpocząłeś pierwsze to zdjęcie z bronią, to nie wiem, czy to nie jest końcówka 2014 roku. No nie pamiętam.
ale to nie pamiętam. Jestem chrześcijaninem, nie pacyfistą. Tak. Jak ta akcja... Tak. Ale wydaje mi się, że to jest końcówka 2014 roku, czyli jednak byliśmy przed rabinem. Przed rabinem. Ale pozdrawiamy rabina, zapraszamy Margolina. Teraz nomen, nomen, księży tak? katolickich. Widzicie, Eunika zna się na broni, bo Margolin to jeden z pistoletów tak małokalibrowych, rosyjski, tak? Nomen, nomen, nazwisko to samo. No właśnie, tu jeszcze przybliżmy naszym widzom, o co chodzi. W opinii tego rabina, Żydzi w Europie powinni mieć prawo do noszenia broni i w jego opinii to powstrzyma potencjalne ataki podłożu antysemickim, które narastają w Europie. Rzeczywiście te ataki, szczególnie po przyjęciu islamskich imigrantów, są bardzo, bardzo częste w zachodniej Europie szczególnie. I tutaj więcej szczegółów znajdziecie na blogu mecenas Andrzeja Turczyna, Trybun Broni Palnej. Zapraszamy. Marian Kowalski, proszę Ale bardzo. Tutaj mi się, niestety muszę się podzielić moją taką myślą, która przy tej okazji zakręciła mi się gdzieś tam. Zwróćcie Państwo uwagę, jak to w Unii Europejskiej wszystko wraca w te kolejny III Rzeszy. Już kryterium narodowe, wprawdzie inne, daje określone przywileje. No, jeżeli ja się tylko martwię, że jak zaczną to procedować politycy obdarzeni określonymi walorami intelektualnymi, no to dojdzie do takiego absurdu, że mieć broń trzeba udowodnić, że jest Żydem. No i też wiemy tutaj... Jak? I to właśnie kwestia, jak to udowodnić w niezbity sposób, że się jest Żydem, no a to... Słuchaj, a czy oni na pewno ci dadzą broń, czy bronią wtedy przez łeb? Także... Jak ty pokażesz i tak dalej. No, no, jakby człowiek się nie obrudził... Ja bym Żydom radził nie ryzykować w Niemczech szczególnie. Poczekajcie, bo ja to nawet już na ten apel rabina odpowiedziała Unia Europejska. A mianowicie rabin zaapelował o to, żeby Żydzi mogli mieć broń, a odpowiedź na to była Made in Hitler, czyli Unia Europejska uchwaliła dyrektywę, która ma na celu utrudnienie posiadania broni palnej. Jest dokładnie ten sam kierunek, który wyznaczył Niemcom Hitler, a mianowicie Hitler Żydów rozbroił. No teraz mamy większą skalę. Unia Europejska próbuje rozbroić dokładnie wszystkich, nie tylko Żydów. Nic dziwnego, że rabini żydowscy zaapelowali niedawno, żeby wszyscy Żydzi zostawili już Unię Europejską i wracali do Izraela, bo tu im grozi niebezpieczeństwo, tak w domyśle śmierć w Unii Europejskiej. Ja to przestrzegam takich obrotniachów, którzy, żeby sobie załatwić dostęp do broni, będą próbowali sobie stać się Żydami, to ostrzegam, że to może być dość bolesne. A Polskę rozbroili Rosjanie, Sowieci i właśnie o Polce zamordowanej w Berlinie, w Unii Europejskiej, powiemy teraz chwilę. Patrycja, pochodząca z Nysy, została zamordowana przez swojego męża, Palestyńczyka, Ahmeda T. Przeszła dla niego na islam, a on zasztyletował ją na oczach jej czworga dzieci. I tutaj informacja, że był dobrze znany policji. Znęcał się nad swoją żoną, bo chciała się z nim rozstać. I kolejna informacja, bardzo smutna, że opiekę nad czworgiem dzieci w wieku od 2 do 11 lat przejął Jugendamt. Czego uczą takie tragedie? Niczego. Ja bym powiedział, zależy kogo. Czego jeszcze powinny? A czego powinny uczyć? Tego powinny uczyć, że jednak eksperyment multikulti w skali społecznej, czyli że będą dzielnice takie i owakie, to jest duże ryzyko, bo jedni do drugich nie będą mogli chodzić. I małżeństwo multikulti to jest ryzyko, które grozi śmiercią. Przynajmniej z kultur, które w ten sposób traktują kobiety, i w ten sposób rozwiązują spory różne, bo zabicie człowieka w islamie, niekoniecznie w religii, ale przynajmniej w tej kulturowej, w tym kulturowym backgroundzie, jest dość częstym przypadkiem. Jest dość częstym przypadkiem. Przypominam, że Stary Testament właśnie biorąc tych ludzi z tamtego obszaru, próbując ich podnieść kulturowo, cywilizacyjnie i moralnie, wprowadził zasadę oko za oko, ząb za ząb. I wszyscy mówią, o jakie to prymitywne. Guzik prawda. W stosunku do tego, co się tam działo, czyli krzywo się na kogoś spojrzałeś, to cię mógł zabić i jeszcze inni przyklasnęli.
to zasada sprawiedliwego, równoprawnego odwetu, oko za oko, ząb za ząb, była ogromnym postępem cywilizacyjnym. I teraz jeśli z kultury, która często wycofuje się przed przemocą, ustępuje, czyli kultury świata zachodniego, kultury chrześcijańskiej, dokonamy mariażu z kulturą prymitywną sprzed jeszcze, można powiedzieć, Starego Testamentu, no to mamy właśnie taki obraz jak ten z Berlina, no. No właśnie, szczególnie ta informacja, która dochodzi do nas często, że jakiś tam terrorysta, czy właśnie zabójca, nożownik, on był znany policji zachodniej, czy niemieckiej, czy francuskiej, a policja no nic z tym nie robiła, bo może dlatego, że właśnie był pochodzenia islamskiego, był Palestyńczykiem. Jeszcze twój komentarz, mecenas Andrzej Turczyn, szczególnie to jest smutne, że dzieci, te półpolskie dzieci trafią, już trafiły do Jugendamtu, do urzędu niemieckiego. No wiecie co, ja to mam tak, no nie wiem, tak mam, oczywiście wielka krzywda się wydarzyła, szkoda tych dzieci, oczywiście szkoda tej pani, która zginęła, natomiast no też trzeba spojrzeć na tą sprawę takim chłodnym okiem, czasami warto jakby użyć takiego przysłowia starego, ale moim zdaniem czasami prawdziwego, no widziały gały co brały, no. Ja czasami posługuję się takim określeniem, że no jednak wychodząc za mąż, kobieta powinna się zastanowić, za kogo wychodzi. Ja oczywiście nie odradzam nikomu wychodzenia za mąż, za wyznawcę islamu, ale no tego rodzaju wydarzenia powodują, że należy się zastanowić, czy wychodzi ten eksperyment łączenia kultur i mieszania cywilizacji. No ten przykład pokazuje, że ten eksperyment w tym konkretnym przypadku się nie powiódł i tyle. Nie tylko w tym, dochodzą do nas informacje właśnie, że kobiety zachodnie są więzione, na przykład w krajach islamskich, jak pojadą do swojego wybranka, do krajów islamskich i już stamtąd nie wracają często. Przechodzimy do następnego tematu, jeżeli pozwolicie, wracamy do kraju. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział, że nie będzie ustawy degradacyjnej. Wyjaśnił dlaczego. Ona najprawdopodobniej nie wróci dlatego, do Sejmu. Dlatego, że rządzą nami komuchy. PiS dzisiaj, ta reprezentacja, którą dał Kaczyński, zarówno Dudasz, jak i Morawiecki, to są komuchy i bronią komuchów. No to jest proste wytłumaczenie. No nie pozwolą te komuchy, żeby komuchom z przeszłości stała się krzywda. To jest to tak z chłopskiego na nasze wytłumaczę stanowisko rzecznika Łapińskiego, którego zresztą wystarczy na niego popatrzeć, żeby już człowiekowi się smutniej tak, zrobiło. To ten pierwszy z prawej. Ustawę przyjął Sejm i Senat, ale ona się nie spodobała Andrzejowi Dudzie, zawetował ją i Krzysztof Łapiński mówi, że padły propozycje w spotkaniu z szefami MON-u, czyli Błaszczakiem, IPN-em i Urzędem do Spraw Osób Reprezentowanym, Solidarnością, żeby te kwestie oceny pewnych wydarzeń z przeszłości, między innymi dotyczących działalności generała Jaruzelskiego i Kiszczaka, uregulować uchwałą sejmową, a nie ustawą. Jak skomentujecie te doniesienia z Pałacu Prezydenckiego? No ale to, ja nie chcę komentować, bo dla mnie Sejm, to... Sejm, Senat się zgodził, kolejna ludzie rzecz, są za, kolejna rzecz, która wcale mnie nie dziwi, będzie coraz gorzej. Najbardziej martwi mnie to, że jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają odwagi. Za to dbana dostał Błaszczak, że on tam mówi, przez myśl by mu nie przeszło kwestionować tego, co pan prezydent, no jeżeli komuś lokaj przez głowę nie przechodzi, na cholerę jest ministrem, to niech się zapisze na stróża nocnego na budowie, to tam powiedzmy sobie zakres kompetencji jest bardziej klarowny. I ja powiem tak, sama ustawa degradacyjna. Za późno, a po drugie, ta ekipa tego nie zrealizuje, bo nie po to się pozbyli Macierewicza, który by na tym polu miał, przechodziłoby mu do głowy, żeby tak się stało. Jest to moment obarczenia partii Prawo i Sprawiedliwość odpowiedzialnością polityczną za obietnice wyborcze niezrealizowane, a powierzenie władzy ekipie, która jest właśnie po to delegowana, żeby Prawo i Sprawiedliwość i jakakolwiek tam myśl o prawicy, która sprawuje w Polsce władzę, przez wiele lat Polakom do głowy nie przyszła.
i w ciągu 2 lat dokona się takiego zabiegu, że wszystko co złe to prawica, która nigdy nie miała możliwości tak naprawdę rządzić. To jest sprytny zabieg. Pan Duda, który miał być zupełnie niegroźny, bo to był człowiek bez legendy politycznej i bez zaplecza, zbudował sobie zaplecze w postaci dawnych oficerów WSI usytuowanych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, otoczenie się takimi ludźmi w resortach i najistotniejszych Czaputowicz, o którym ja ostatnio w Białymstoku mówiłem, skąd on się wywodzi i jacy jego frędzi. Między innymi Kodziarz jezuita, to jego koledzy z dzieciństwa politycznego. Także ja niczego dobrego po tej ekipie się nie spodziewam, oprócz utrzymania Polski w stanie całkowitej niezdolności do realizacji własnych interesów, a wszystkie śmiałe obietnice wyborcze będą odłożone jako kolejne obietnice na kolejne wygrane wybory. I jeżeli mi w tym rządzie pokażecie jakiegokolwiek polityka z Prawa i Sprawiedliwości, który ma łeb na karku, bo tam Brudzińskiego to on tam ma łeb, ale tam powiedzmy sobie, jak wysyła się na koncert helikoptery, no to jest kpina w biały dzień. Oni będą wychodzić naprzeciwko społecznemu zapotrzebowaniu swoich wrogów, po to, żeby ośmieszyć cały PiS, zniszczyć PiS, a żeby wyborcy PiSu nie mieli już śmiałości przyznać się, na kogo głosowali, a najlepiej, żeby na nich nie zagłosowali za 2 lata. Moim zdaniem ten plan, tak chciał się troszkę pochwalić, powiedział stary Morawiecki, przejęcia PiSu. Powiedział tak, albo mój syn stanie na czele PiSu i to już będzie nowa Unia Wolności, służąca Niemcom, albo Rosjanom, zależnie kto więcej da, a może razem, to już tam reszta to są już dywagacje. Albo druga rzecz, którą powiedział, moja partia, czyli nowa partia, zajmie miejsce, gdzie pojedna PiS i PO i stworzy jeden blok zdrady, przepraszam, pojednania narodowego. To powiedział stary Morawiecki otwartym tekstem. Ja myślę, że durni pisowcy, którzy dzisiaj się cieszą z Morawieckiego, bo im dał trochę pieniędzy, niebawem będą musieli się ze wszystkim pożegnać, bo przyjdzie czas na nową partię zdrady zgody narodowej, na której czele stanowi już młody heros, Morawiecki. Taki jest plan ogłupienia Polaków i wybicia nam z głowy marzeń o niepodległej. Ale nikt nie przewidział, że powstanie nowa partia spoza układu. No właśnie. Z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego. Partia antykomunistyczna i biblijna. Ruch 11 listopada. Tego nie przewidzieli i dlatego tak robią po kalesonach. Nie mówi się o nas w mediach, ale mówią o nas ludzie sobie pocztą pantoflową. Podobno powstaje właśnie jakaś alternatywa dla PO i PiS. Ruch 11 listopada. To już się dzieje w kolejkach w różnych... Dokładnie. Tam nasi widzowie, którzy pracują w handlu, nam donoszą, że już w kolejkach mówią o tym, słyszał pan, jakaś nowa partia, taka... Studenci o tym mówią, licealiści o tym mówią. Konkurencyjna do PiSu powstała. Tylko nie pamiętam nazwy. No a drugi, ruch 11 listopada. Tak, to jest autentyczny dialog. Andrzej Tuczyn, jeżeli masz jeszcze chwilę, jak ty oceniasz te doniesienia z Pałacu Prezydenckiego? Mówi się tam, że ta ustawa była zła, że ona była... Bo zła była, to inna rzecz. Na przykład generał Mirosław Hermaszewski... Była zła i była za późno. Też by stracił swój stopień w wyniku tej ustawy. Ja mam komentarz taki. Skoro potępienie komunistycznych nieraz zbrodniarzy, nieraz członków organizacji przestępczych komunistycznych przechodzi już oficjalnie na poziom wyłącznie symboliczny, to myślę, że Polacy, wyborcy także Prawa i Sprawiedliwości, powinni wreszcie zrozumieć, albo przynajmniej zacząć rozumieć, że upadek komunizmu mógł być również wyłącznie symboliczny. No właśnie, a my przypominamy nie symbolicznie, ale dosłownie o petycji do Donalda Trumpa o międzynarodowe śledztwo smoleńskie. Możecie ją podpisać już teraz, jeżeli tego nie zrobiliście, na stronie Białego Domu. Link znajdziecie na czacie.
i w opisie tego programu na dole, trzeba tylko rozwinąć ten opis, podawajcie dalej też hashtag Petycja Smoleńska do Trumpa na Facebooku, na Twitterze. Może kolejne rekordy w telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Oczywiście informujcie nas o wszystkich kłopotach, czy że ta zanika petycja, czy że w niektórych przeglądarkach nie widać jej treści. Wtedy będziemy wiedzieć, że są próby hakowania. Będziemy wdzięczni też za screeny z waszych monitorów. I też przypominam moją prośbę z początku. Jeśli ta akcja ma odnieść sukces, to będzie to zasługa i błogosławieństwo Jezusa Chrystusa. Dlatego wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa zachęcam do modlitwy, by rzeczywiście przełamać te wszystkie złe, różne tutaj zakusy i zrealizować Jego plan. Pamiętamy też o tym, żeby potwierdzić głos w mailu. Dostaniecie maila z Białego Domu i żeby tego maila otworzyć i potwierdzić. Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy do następnego tematu. Jeżeli Andrzej Turczyn, wiceprezes Ruchu 11 listopada, jeszcze może z nami zostać, to taka informacja. Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński. Powracamy do tego pana niestety, bo kolejnego babola strzelił, jak to się mówi. Jeszcze jednego. Na obchodę rocznicy forsowania Odry przez komunistyczną, sformowaną przez Sowietów pierwszą Armię Wojska Polskiego, powiedział, nie byłoby nas, nie byłoby suwerennej, demokratycznej Polski, gdyby nie ich ofiara. Pamięć o tamtych bohaterach jest ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy autorytety moralne albo upadają, albo są nieustannie podważane. Trudno czytać te wypowiedzi Joachima Brudzińskiego. No ewidentnie tę kierowaną przecież przez zaprzedanych Moskwie oficerów i dowódców armię, ten durny człowiek pokazuje jako główny filar, czy nawet, bo mówi, że bez niej nie byłoby niepodległego, to zobaczcie, co on bredzi, że bez niej by nie było niepodległego państwa polskiego. Suwerennej, demokratycznej Polski. Czyli tak, czy w 44, 5, 6 i następnych to powstała według tego idioty wolna i demokratyczna Polska, no to jest propaganda komunistyczna, która jest wręcz zakazana w Polsce. Zobaczcie, to on popełnia przestępstwo wręcz w tej chwili, nazywając państwo komunistyczne PRL wolną i demokratyczną Polską. Albo on twierdzi, że tamta armia przyniosła trzecią RP. To już nie wiem, co jest większym idiotyzmem. Ale ma rację. No przecież trzecia RP jest państwem skonstruowanym przy okrągłym stole. To jest dla mnie to samo, wiesz, punkt pierwszy, nie? Prawdę powiedział. My się nie, tak, w dlatego takiej filozoficznej... rządzą nami komuniści, to zobaczcie, Wojciech Jaruzelski tych życzeń nie sprecyzowałby ładniej niż towarzysz Brudziński. No proste. Ale może on nie zna tej historii. A gdzież tam nie zna. Ja ale myślę, że pan... Przepraszam, bo wydaje mi się, że pan Brudziński powiedział również o jakimś swoim, o jakichś elementach osobistych związanych. Nie wiem, on coś takiego tam w tym przemówieniu mówił o tym, że jest też tam z powodów osobistych. Być może jacyś jego przodkowie mieli jakiś udział w tym forsowaniu Odry. Ale ja myślę sobie tak, że rzeczywiście jakby problem tego forsowania... Niestety politycy mieszają i robią ludziom zamieszanie w głowie, dlatego że no, czym innym jest jakieś takie indywidualne zaangażowanie żołnierza, który chciał się gdzieś tej sowieckiej niewoli wyrwać i się załapał do tego wojska i przyszedł tu, a czym innym jest to, co to wojsko nam przyniosło. No, to, że ktoś chciał dobrze, to nie oznacza, że mu to dobrze wyszło, bo na Twitter pan profesor Cęckiewicz, którego czasami przecież tutaj krytykujemy, ale słusznie powiedział i słusznie zacytował, że to jest głos, że wskazanie na to, że to samo wojsko, któremu tam oddawano cześć przy forsowaniu Odry, po zdobyciu Berlina zalało krwią Polaków Suwalszczyznę, Podlasie i Lubelszczyznę. To wojsko po tym, jak się dokonało zakończenie II wojny światowej, przyszło pacyfikować i strzelać do Polaków.
No nie można o tym zapominać. Ludzie, Ludowe Wojsko Polskie to było sowieckie wojsko. Przecież tam te wszystkie generały i marszałki to byli normalnie ruscy żołnierze. Może nie wszyscy, ale w jakimś istocie ta kadra oficerska. Pan Cęckiewicz także wskazywał na to, że tysiące ruskich żołnierzy zostało na siłę wciągniętych do Wojska Polskiego, do tego komunistycznego Wojska Polskiego, nadano im polskie życiorysy. No jak można o tym zapominać? Jak można lekceważyć? No, jak się lekceważy, to później mamy problem z degradacją komunistycznych zbirów. Z jednej strony profesor Cęckiewicz, który przecież jest w IPN-ie, jest też blisko tego obozu Dobrej Zmiany, a tu z drugiej strony minister też tego obozu Dobrej Zmiany, to jakaś schizofrenia totalna, panie Marianie. Pan Brudziński, tak? Tak. Po raz kolejny Brudziński. Doskonale rozumie, jaki klimat panuje w Pałacu Prezydenckim. I zgodnie z tym klimatem wygłasza swoje poglądy. Myślę, że nie ma zamiaru tutaj stawać okoniem panu prezydentowi i jego otoczeniu z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A ja przypomnę, że śmiertelny bój z ministrem Macierewiczem rozpoczął się o człowieka związanego z WSI. Mówiąc krótko, tam korzenie konfliktu były, są i będą. Każdy, kto chce pielęgnować swoją karierę polityczną, już dzisiaj wie, z kim stanąć, żeby nie przegrać. Mhm. A jako wychowanek jezuicki, pan Brudziński doskonale wie, na czym polega skuteczność i realizm polityczny. No ale ten realizm polega na wychwalaniu Sowietów. No a jak realizm, tak? To realizm, to musi śmierdzieć onucami ruskimi. No właśnie. I tutaj jeszcze dodajmy, że profesor Cęckiewicz nazwał pośrednio to, co mówi Joachim Brudziński, zalewem kłamstwa, bo na Twitterze napisał takie słowa: głos prawdy w zalewie kłamstwa do jednego z internautów, którzy krytykowali te słowa Joachima Brudzińskiego. Ja myślę tak, sprawa ta degradacyjna to jedno, ale przedstawianie jakiegokolwiek pozytywnego aspektu tej, bądź co bądź jednak, no, ofiary krwi, tych zwykłych żołnierzy. A to są rzeczy, które trzeba traktować kompleksowo. Ja doskonale rozumiem, że zwykli ci uciekający z Sowietów Polacy, którzy nie załapali się na Andersa, no mieli dobre intencje, a przede wszystkim nie mieli wyboru. Ale nie można wykorzystania ich życia w sposób cyniczny ubierać w kwiatki. Przecież oni byli, myślę, jedną z największych ofiar komunizmu. Szli do wolnej ojczyzny, a potem musieli wykonywać wyroki śmierci na ince. No musieli, nie musieli. Przepraszam bardzo. To by sami dostali kulkę. Ja nie chciałbym być w ich miejscu. Dlatego trzeba przestrzec kolejne pokolenia Polaków przed kolaboracją z jakichkolwiek powodów na tych zasadach. Że włóżmy cudze mundury i jakoś to będzie, bo wkładanie cudzych mundurów, zwłaszcza państw ościennych, zawsze kończyło się tak, że trzeba było strzelać do kogoś, kto tak samo jak my mówił po polsku i być może jeszcze chwilę przedtem to razem z nim chodziliśmy grać w piłkę. I kto był prawdziwym bohaterem. A no właśnie. Mamy breaking news. Już mamy prawie 35 tysięcy podpisów pod petycją o międzynarodowe śledztwo smoleńskie do Donalda Trumpa. Dziękujemy. Czy je ruszyło znowu? Licznik bije. Ruszyło. Ale to pokazuje, tu dziękujemy też naszym widzom z zagranicy, dziękuję widzom z Czech, którzy szczególnie pilnują tego głosowania, że nastąpiła tu jakaś wroga działalność. Nie wiemy, czy to jest wroga działalność PiSu, czy komunistów, byłych komunistów, oni się tak nazywają, byli dla mnie, to tam oni dalej są z tego samego nadania, służą Moskwie i celom internacjonalizmu. Czy też, no tu podobna sytuacja, zobaczcie, że nastąpiła w tym parlamencie europejskim, że odmówiono nam akredytacji po konsultacji, że komuniści ci brukselscy skonsultowali się z komunistami czy pisowcami polskimi i odmówili nam akredytacji. I dokładnie tak od piątku do dzisiaj, dodaje się 13:17, była zablokowana petycja smoleńska, prawdopodobnie z terenu Polski.
Czyli to głównie właśnie coś się dzieje, coś robią pisowcy, bo oni rządzą, dlatego ich trzeba odpowiedzialnością za to obarczać. To, że jeśli pozwalają komunistom na blokowanie nas, to jest dalej wina pisowców, bo oni mają służby, mają władzę, mają rząd, wszystko mają. Nie? Czyli dzisiaj PiS jak gdyby stoi za tym, że wolni Polacy są blokowani, zarówno na arenie tego Parlamentu Europejskiego, telewizja nie dostaje akredytacji, a nasza petycja jest w jakiś sposób blokowana przez cały weekend. Tak, nie dostajemy. Jeśli trzeba, będziemy nadawać na okrągło, jeśli tylko w czasie naszego programu. Zobaczcie, ta petycja działa, bo w czasie programu ponad 2000 osób podpisało petycję, a przez całe dwa dni od po piątku to było tam 1000 hakiem. To jest po prostu niemożliwe, żeby to było w sposób naturalny. Ale jeszcze raz przypominam, modlitwa do Jezusa. To On odblokowuje, to On łamie zawory, to On niszczy wszystkie te zakusy. Dziękujemy. Prosimy o kapuśniak jeszcze, jak to Marian zawsze. Łamie zakusy złych ludzi. I chwała Mu, że właśnie 13.17 złamał kolejny. Jesteśmy na stronie idźpodprąd.pl, tam już notka o tym, że chrześcijańska telewizja Idź Pod Prąd została niewpuszczona do Parlamentu Europejskiego. Możecie podać dalej, wysyłać na Twitterze, na Facebooku. Będziemy Wam wdzięczni, bo tylko na Was możemy liczyć, jeśli chodzi o media, na prawicowych dziennikarzy. Niestety nie. Pikio.pl, zdaje się, poinformowało o petycji. O petycji. Dziękujemy też wielu ludziom, którzy własnym sumptem różne rzeczy robią. Wysyłają grafiki do mediów. Myślą już o tym, żeby ogłoszenia w mediach, zarówno polonijnych, jak i polskich, nadawać. Szczególnie jak się przerazili tą blokadą z piątku. Dziękujemy twórcom ulotek. Już przeróżne ulotki powstały. Tam Klub Gliwice, wiem, że już coś wyprodukował. Jeśli możemy pokazać ulotki Klubu Gliwice, gdzie właśnie jest ta nasza grafika, jak głosować. Także widać, że naprawdę udało się zaangażować w ten projekt wspólnej petycji wolnych ludzi do przywódcy wolnego świata, Donalda Trumpa. Naprawdę wielu ludzi, których serce gra i którzy nie żałują swojego wysiłku, swojego czasu, pieniędzy, żeby sprawa polska rzeczywiście zwyciężyła. Także tak na nasze profile na Twitterze są, zdaje się, blokowane, ponieważ na Twitterze wciąż nam spada, a do tej pory rosło. Także możecie też zaobserwować Mariana Kowalskiego, Ruch 11 listopada, pastora Pawła Chojeckiego, mecenas Andrzeja Turczyna, Idź Pod Prąd. Ja na przykład mam już chyba z miesiąc czy dwa około 5030 obserwujących na Twitterze. Tyle możesz mieć. Może jakiś limit mi tam ustalili, nie? Bo aż to nie wierzę, bo to wiecie, naturalnie tam jedna, dwie jakieś, a tam jest 5030 i koniec. Zróbcie test no i zobaczcie, czy można. Także widać, że to, co robimy, jest strasznie groźne, bo to jest coś, co może zerwać łańcuchy, które zniewalają Polskę. Prosimy teraz o lekcję historii Mariana Kowalskiego, kalendarium. A po kalendarium jeszcze, jeżeli będziemy mieć czas, to taki projekt na kontrolę internetu, która zapewni stabilność, tak mówi prezydent wolnorynkowych, niekomunistycznych, świetnego partnera. Jak mówią towarzysze z partii Wolność. Xi Jinping. A teraz Marian Kowalski. Ja jeszcze przed kalendarium chciałem bardzo podziękować za udział w programie. Niestety muszę się już oddalić. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem. Znalazłeś czas, dziękujemy pomimo napiętego serdecznie grafiku. Był z nami mecenas Andrzej Turczyn, wiceprezes partii Ruch 11 listopada. Do zobaczenia. Do widzenia. Wydarzenia w Polsce. W 1313 pierwsza wzmianka o Warszawie. W 1610 w Gdańsku otwarto konsulat francuski. W 1919 wojna polsko-bolszewicka. W trwającym od zajęcia Wilna w dniu 19 kwietnia pogromie zginęło 50 Żydów oskarżonych o sprzyjanie bolszewikom i strzelanie do wkraczających oddziałów polskich. W 37 Sejm ustanowił dzień 11 listopada świętem niepodległości. W 43 600 Polaków zostało zamordowanych w Janowej Dolinie na Wołyniu.
Tego samego dnia pododdział Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych AK dokonał zamachu bombowego na dworcu głównym we Wrocławiu. Zginęło 4 Niemców, kilkunastu rannych. W 1956 aresztowano pierwszych funkcjonariuszy UB, wiceministra Romkowskiego i dyrektora 10 Departamentu Anatola Fejgina. Kilka faktów z życiorysów tych dżentelmenów, bo to ważne. Romkowski pochodził z rodziny żydowskiej, był członkiem Związku Młodzieży Komunistycznej. W 1930 roku wyjechał do Moskwy jako delegat na zjazd Komunistycznej Partii Polski, po którym pozostał w Związku Radzieckim. Studiował na Uniwersytecie Komunistycznych Mniejszości Narodowych w Moskwie. Skończył wieczorową szkołę oficerską. Był wykładowcą ekonomii politycznej w Moskwie. Był też członkiem Partii Komunistycznej w Związku Radzieckim. Wraca do kraju w 1935, przekraczając zieloną granicę razem z Władysławem Gomułką. Skazany w 1936 na 7 lat więzienia za komunizm, cele dzielił razem z Gomułką. W 1939 walczył w obronie Warszawy, potem przedarł się do Związku Radzieckiego, potem był w oddziałach komunisty radzieckiej partyzantki, potem był członkiem PPR-u, potem członkiem PZPR-u, czy oczywiste. Od 1944 oficer w resorcie bezpieczeństwa publicznego. W 1947 przesłuchiwał Witolda Pileckiego. Przygotowywał też proces swojego dawnego kolegi Gomułki. No. Wtedy Gomułka poszedł siedzieć. Tam nie ma żadnej moralności w komunistycznym towarzystwie. W 1949 mianowany generałem Brygady Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie do roku 1954 członek Komisji Bezpieczeństwa KCPZPR nadzorującej aparat represji stalinowskich w Polsce. W 1956 aresztowany i skazany na 15 lat więzienia za torturowanie więźniów. Zwolniony w 1964 w wyniku stosowania przez Radę Państwa amnestii, pochowany na Powązkach. Jakżeby inaczej. No, bohater zwykły. Lepiej się losoprzedł nieco z Anatolem Fejginem, też urodzony w Warszawie, w rodzinie żydowskiej. Był w Związku Młodzieży Robotniczej. W 1927 po gimnazjum w Warszawie rozpoczął studia medyczne. I już w 1928 został członkiem Komunistycznej Partii Polski. We wrześniu 1939 przedostał się do Lwowa. Tam już w państwie sowieckim od lutego 1944 zajmował stanowisko szefa Wydziału Polityczno-Wychowawczego 3 Dywizji Piechoty imienia Romualda Trauguta. Od 1945 w PPR. W maju 1948 minister obrony narodowej Marian Spychalski wraz z ówczesnym sekretarzem generalnym PPR Gomułką złożył w biurze politycznym PPR wniosek o odwołanie Fejgina ze stanowiska zastępcy szefa Zarządu Głównego Informacji Wojska Polskiego. Od 1949 przeniesiony do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli z wojska do cywilnej bezpieki. W 1950 został zatrudniony na stanowisku dyrektora Biura Specjalnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wraz z pułkownikiem Michałem Taboryskim kierował zmanipulowanym przez specjalną grupę Departamentu 10 w wyniku wyborów do Sejmu PRL pierwszej kadencji w roku 1952. To już sami swoje wybory musieli fałszować wtedy. Został zawieszony w funkcji w 1953. No ale zaraz, a mówię, że dobrze się zawieszony został. Zawieszony. No, no ale to już nie koniec życiorysu. To nie udała się egzekucja? Zawieszony nie znaczy powieszony. A to zawieszony w prawach. Myślałem, że tutaj sprawiedliwość była. Kochany, nie? Tutaj to aż tak nie było. Tak nie było aż tak dobrze. Nie. On był zawieszony, a nie powieszony, mój drogi, z funkcji po ucieczce na zachód pułkownika Światły. To taki ubowiec, co szuka blować w wolnej Europie, jak to wygląda naprawdę. Następnie zwolniony z ministerstwa, usunięty z partii w 1954, w 1955 aresztowany, potem skazany na karę 12 lat, tylko nie powieszony, więzienia za torturowanie więźniów. Zarzuty zostały postawione przez Władysława Gomułkę i innych członków KC, nawzajem naparzali, których Fejgin na zmianę z Różańskim osobiście przesłuchiwał. No to właśnie mówię. Czyli to sprawiedliwość. Siup, zmiana. Tak.
sekretarzy. Został zwolniony z więzienia w 64. Na skutek ułaskawienia w 66. rozpoczął pracę w Instytucie Badań Jądrowych w biurze konstrukcyjnym na Służewcu, zatrudnionym tam w Wydziale Księgowości przez Wilhelma Billiga, pełnomocnika rządu do spraw wykorzystywania energii jądrowej. Gdy Billiga oskarżono o szpiegostwo na rzecz Zachodu, wykorzystując czystki antysemickie w 68, ministra odwołano, a Fejgina zwolniono z pracy. Z pracy. Ale nie, nie. Ktoś się zatroszczył? Przyjęty do pracy w Ministerstwie Łączności. A gdzie się tak na wszystkim znał. I na energii jądrowej, i na wyrywaniu paznokci, i na łączności. No popatrz, jaki tytan intelektu. Ale zgadnij, kto też objął stanowisko w Ministerstwie Łączności. Billing. Czyli ten szpieg niby. Szpieg. No to widać, że to wszystko na niby było. Tak jest, także ludziom się pokazywało i to wiecie, rozumicie, tam przyjdzie się was do resortu. Szpiegów złapali, na mniej widoczne później zatrudnili w innym ministerstwie. Pochowany na Powązkach. A nie, no to wiemy. Dobrze, że nie sługa Boży, tak jak zbrodniarz Jaruzelski. No wtedy jeszcze nie wpadli na to. Tak. Nie byli tak bezczelni. Kolejne wydarzenia. W 94 z połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego powstała Unia Wolności, z której to wielu funkcjonariuszy dzisiaj sprawuje władzę w rządzie niby Prawa i Sprawiedliwości. To jest prawdziwa partia. Ona żadnej demokracji się nie boi, żadnych wyborów. Zawsze rządzi niezależnie od tego, czy wygra, czy przegra wybory. Paweł, widzisz pewną analogię między tym wydarzeniem a poprzednimi? Karuzela stanowisk. Karuzela stanowisk. Nic więcej. Nie w rodzinie. Tak jest. Z Ministerstwa Jądrowego do Ministerstwa Pocztowego. Łączności i co tamtego, no. Dobra, dalej jedziemy. Świat. W 1343 w Estonii wybuchło pierwsze powstanie ludowe przeciwko niemieckojęzycznym panom ziemskim. W 1635 w Bostonie powstała pierwsza publiczna szkoła na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. W 1919 rozpoczęła się zorganizowana przez bolszewików akcja otwarcia relikwii rosyjskiego kościoła prawosławnego, mająca obalić rozpowszechniony przez cerkiew pogląd, że ciała świętych nie ulegają po śmierci rozkładowi. No, profanowali, no co innego. W 1949 powstała marynarka wojenna chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. W 1951 w Pekinie podpisano chińsko-tybetańskie porozumienie. Już jak słyszę o porozumieniu chińskim, ale na pewno zdradzili. Nie? Nie. Jak nie? Przyznające autonomię Tybetowi jako integralnej części Chin. A tak, to oni porozumienie mogą. Czyli to nie była okupacja, tylko przyznanie autonomii. A, czyli oni coś dali Tybetowi. No pewnie. Aha. Przecież lepiej mieć autonomię w Chinach, niż być niepodległym państwem. No w sumie ty. Ci mieli niepodległość, a ci im dali autonomię jako prezent. No dali. Popatrz, jacy ci komuniści łaskawi. No ja mówię, to ludzkie ludzie, no. Nic tylko brać całymi garściami. Dalej. W Polsce też taką autonomię dadzą? No przecież no, mamy niepodległość, a patrz, jak to wszystko. No tak, się... ale jak się będziemy z nimi strategicznie sojuszniczyć, jak Duda i Morawiecki robią, to czy oni czasem nam też nie zrobią jak tym Tybetańczykom? Nadadzą nam nadadzą. Status nadadzą, autonomii nadadzą, w ramach Eurazji. Nadadzą. Mogą tak zrobić. Sam widzisz, jak już się pyskuje na nich, to już nie można do Parlamentu Europejskiego nawet wejść. Wjechać. No. A to nie są Chiny, Parlament Europejski. A nie można. A nie można. Dalej, w 82 premiera komputera Spectrum. Pamiętam te czasy. W 2017 we Francji druga tura wyborów prezydenckich. Macron, Le Pen. Urodzili się w 1564 William Shakespeare. Chyba nie muszę rekomendować osoby. Chyba nie. 1911. Józef Cyrankiewicz. Wieloletni premier PRL, przewodniczący Rady Państwa. Działacz komunistyczny. W 1932 na świat przyszedł Rafał Ganganowicz. Parę słów powiem. Urodzony w 1932 w Wawrze. Zmarł w 2002 w Lublinie. Polski żołnierz na uchodźstwie, najemnik, dziennikarz, korespondent Wolnej Europy. Pochodzenie tatarskie. Był członkiem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej rządu na uchodźstwie. Ojciec Ganowicza był żołnierzem Legii Cudzoziemskiej. Potem wyjechał zarobkowo do Argentyny. W
kampanii wrześniowej zginęła jego matka, w powstaniu ojciec, który już powrócił do Polski wcześniej. Osierocony Ganowicz zetknął się z Armią Czerwoną i tutaj taki cytat: czego sowieciarz nie może zabrać, to zniszczy. I w rezultacie antykomunizm nie wyniósł z domu, lecz nauczyli go komuniści. W powojennej Polsce jako kilkunastolatek stworzył konspiracyjną organizację kolportującą antykomunistyczne ulotki, malując też napisy na murach. W 50. UB wpadło na jego trop i Ganowicz wiał pociągiem pod wagonem ukryty do Berlina. Ukryty pod pociągiem wyjechał z Polski do Berlina Zachodniego, gdzie wstąpił do amerykańskiej służby wartowniczej. Cholera amerykańskiej, a nie do rosyjskiej. Patrz, no, dziwny człowiek, zupełnie tego nie rozumiem. Dokładnie tam, gdzie była Brygada Świętokrzyska, tak jest. Narodowych Sił Zbrojnych zresztą wcześniej. Też wiedzieli, że trzeba od ruskiego jak najdalej. Też się znali na mapie. Dokładnie tak. Znali się wtedy jeszcze na geopolityce, w przeciwieństwie do Ruchu Narodowego dzisiaj, który geopolityczny sojusz z Turcją i Szwecją nam proponuje. I Iranem. Iranem. Nie zapominaj o Iranie. To jest ważna pozycja na mapie. To są... niezłe, tęgie łby. Tak. Kilkanaście miesięcy później wyjechał do Francji, gdzie zdał maturę, studia oficerskie, zorganizowane przez NATO. Kurs spadochroniarski, patent podporucznika przyjął z rąk generała Andersa. W 65 roku w Brukseli zaciągnął się do wojsk Chombego, premiera Konga i przywódcy secesji Katangi. Dowodził tam jednym z batalionów, walcząc z innymi polskimi najemnikami. W 67 współorganizował w Jemenie obronę przed rebelią. Działania grupy Ganganowicza doprowadziły do zestrzelenia podczas misji bojowej rosyjskiego samolotu pilotowanego przez pułkownika Kozłowa, dowódcę grupy radzieckich doradców, którzy walczyli w Jemenie po stronie komunistów. Dokumenty znalezione przy Kozłowie, m.in. wykaz żołnierzy rosyjskich w Jemenie, posłużyły jako dowód aktywnego wspierania militarnego rebelii przez Sowietów, czemu Sowieci zaprzeczali w ONZ. Ganowicz opisywał również próby werbunku przez komunistów kubańskich, którzy powoływali się na bogactwa, w jakie opływał walczący dla nich w Boliwii Che Guevara. Po powrocie Ganowicza do Europy zamieszkał w Paryżu. Gdy 13 grudnia 1981 rząd PRL wprowadził w Polsce stan wojenny, współorganizował demonstracje w obronie więzionych działaczy Solidarności. Był też korespondentem wówczas Radia Wolna Europa. Zarządzeniem prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego w 89-11 listopada został powołany na członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. W lutym 97 powrócił do Polski, zamieszkał w Warszawie, następnie przeprowadził się do Lublina. Na pytanie, jak to jest zabić człowieka, odpowiadał: nie wiem, jak to jest zabić człowieka, zabijałem tylko komunistów. Postanowieniem prezydenta Kaczyńskiego z 2007 został po śmierci odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, pochowany w Lublinie na cmentarzu na Starej Kalinie. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie za lekcję historii Mariana Kowalskiego. Czyli ten wielki antykomunista i patriota wybrał sobie Lublin za miejsce docelowe, jeśli chodzi o geografię. No. Powiedział coś o komunistach i my do komunistycznego wielkiego kraju na chwilę się przeniesiemy jeszcze przed końcem. Prezydent Chin Xi Jinping zapowiedział, że kontrola internetu zapewni stabilność. Chiny muszą wzmocnić swoją pozycję w internecie, by zagwarantować realizację planów społecznych i gospodarczych. Niezbędna jest kontrola zasobów internetu, powiedział Xi Jinping. Jak można to odnieść do takich tez polskich tak zwanych wolnorynkowców, typu Stanisław Michalkiewicz czy Janusz Korwin-Mikke, mówiących właśnie, że te Chiny dzisiejsze nie są komunistyczne i między innymi te środowiska też organizowały takie pikiety przeciw ACTA, pamiętamy. To były zakusy, żeby kontrolować internet, zakusy Unii Europejskiej, tak, z tego co pamiętamy, a tutaj nie ma głosów ze strony tych wolnorynkowców. A czy to nie ci panowie mówią o jakimś ośle, co to coś dźwiga i to tak dźwiga? Złoto dźwiga. Złoto, a gdzie on ten osioł idzie? Ten osioł? No do partii Wolność chyba. No a złoto skąd płynie? No dzisiaj z Brukseli. Przecież Korwin wrócił, no to chyba przyniósł te torby na ośle tymi judaszowymi to różnymi bogatemu zabroni z złotymi tym razem. Bzdury. Tak, no to z Brukseli, a tutaj z Chin te
joanny płyną. No to i ma związek. Wykazałem analogię przy tym cenzurowaniu naszej telewizji. Bez bezpieczeństwa w sieci nie ma bezpieczeństwa narodowego, nie ma stabilności gospodarczej i społecznej. Trudno jest zapewnić interesy szerszych mas. To bo to komuniści wynaleźli cenzurę, żeby ludziom nie psuć komfortu psychicznego. Przyjdzie taki robotnik z pracy, weźmie gazetę, no tam jak mu się poszczęści, to zjadł parówki kupione na kartki, umaczał w musztardzie, której jednak nie zabrakło i przeczytał. No jest dobrze, no bo jesteśmy jednym z największych producentów okrętów na świecie. No i już się nie martwił, że po parówki żona stała 4 godziny. No, informacji też nie będzie w Chinach, czy już nie ma, można powiedzieć, przecież to kraj komunistyczny, centralnie sterowany. Xi Jinping, państwo nie dopuści do tego, by internet stał się platformą wykorzystywaną do rozpowszechniania szkodliwych informacji. Słusznie, tak jest. O. Ale jakie to są te szkodliwe informacje? No to już my wam powiemy, towarzysze, no, które to jest są. Państwo, żeby wiedziało, co ludziom szkodzi. Mhm. Nie, tu mówiąc... Poważnie, bardzo dobrą robotę robi prezydent Trump, który już rzucił na kolana jeden z potentatów takich właśnie elektronicznych, informatycznych, taki ZTE, taki koncern, przez zakaz współpracy technologicznej firm amerykańskich, także oni tam sami nic nie wymyślą, mogą tylko kraść i kopiować. I teraz już pani Hania Shen informuje, że zabiera się za ten jakiś taki na brzydkie, tak brzydko się nazywa, Huawei. Ten jakiś tam właśnie taki na H3 kropki. Niestety reklamowany przez polskiego piłkarza. I no to jaki tam on tam... A, pies go trącał, to właśnie osioł obładowany złotem i ta historia i tak dalej. Powiedzmy, że jest nieświadomy. No, albo, albo głupi, albo sprzedajny. Ja nie wiem, jak no można przez nieświadomość zgromadzić taki majątek. No każdy by tak chciał. A zaraz tam jakiś tam serwis handlowy też, jakiś tam baba czy z kimś tam, nie? Także widać, że tę dominację, którą Chińczycy praktycznie już zaczęli realizować, bo dominacja tych urządzeń elektronicznych szpiegujących, czyli telefonów, które każdy ma, tej firmy na H właśnie, już była praktycznie w Polsce, to tam ponad połowa rynku. Czyli widać, że oni jeszcze nie mając władzy nad światem, rozpoczęli kontrolę obywateli za pomocą urządzeń elektronicznych. Także Trump mówi, dość tej kontroli, nie będzie, będziecie za parę miesięcy, będą to już przestarzałe konstrukcje i do widzenia, wypadacie z gry, towarzysze chińscy. Kończymy. Czas nas goni tym razem. Jeszcze nie, powiemy... No, czas. Mecenas Hambura. Słuchajcie, dzisiaj będzie w TweetUp Republika. Stefan Hambura to ten człowiek, który razem z redaktor Ewą Stankiewicz podali wątpliwość działania polskiego rządu właśnie w sprawie katastrofy smoleńskiej, wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Także warto być na tym programie. Piszemy tweety, TweetUp Republika i wtedy pytajcie o naszą petycję. Dokładnie, petycję do Donalda Trumpa. Reżyserka, jaki tam wynik mamy? Może 35 tysięcy. 35 tysięcy podpisów. Super. To już jest. Bogu, to... Pewnie nieaktualne, już jest pewnie więcej. Także czekamy też na wasze podpisy, czat, opis filmu, a ja przejdę do ogłoszeń. Dziękujemy klubowi Idź Pod Prąd Białystok za organizację wspaniałego spotkania z Marianem Kowalskim w ostatnią sobotę. To jutro więcej, bo już naprawdę długo gadamy. W Kowalskiej Chojeckiej odpowiadają kilka słów. Gratulujemy relacji ze spotkania. Wkrótce na naszym kanale zachęcamy do kontaktu z klubem klub.białystok@idzpodprąd.pl. Serdecznie gratulujemy. I dziękujemy. Pozdrawiamy. Najbliższe dni prawdy o Chinach. Szczecin. Sobota 28 kwietnia o 16. Dom Kultury 13 MUS, Plac Żołnierza Polskiego. Wstęp wolny. Polecamy kontakt klub.szczecin@idzpodprąd.pl. Łódź. Sobota 12 maja, godzina 15.30. Miejsce kino. Tatry. Sienkiewicza 40. Kontakt klub.łódź@idzpodprąd.pl. Dołączajcie do wydarzeń na Facebooku Idź Pod Prąd. Nasi klubowicze z Chorzowa i Gliwic stworzyli wzór ulotki ruchu 11 listopada o petycji smoleńskiej do Trumpa, którą znajdziecie na stronie ruch11listopada.pl. Dziękujemy.
Po programie zostańcie z nami, zaprezentujemy wam skrót z czwartkowego programu Kowalski-Chojecki z okazji 75. rocznicy pierwszego powstania warszawskiego, czyli powstania w getcie. Dziękujemy gośce za tą inicjatywę. Piękny program z udziałem naocznego świadka tych smutnych wydarzeń, doktora Olgierda Kaltenberga, którego z tego miejsca pozdrawiamy. Dziękuję wam serdecznie, prezes Ruchu 11 listopada Marian Kowalski. Dziękuję. I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia. Nie dla takich.
to byli Polacy, wywołali powstanie przeciwko Niemcom. Pierwsze powstanie w okupowanej Europie w warunkach miejskich, to było pierwsze, to byli Polacy, polscy patrioci, którzy wiedzieli, że nie mają szans na wygranie polityczne. Oni wiedzieli, że uratują honor. Nas wszystkich. Nas wszystkich. Mogę śmiało powiedzieć, że ich czyn jest równy czynowi w tej beznadziei, upokorzeniu, czynowi żołnierzy wyklętych. Wiedzieli, że tej wojny nie wygrają, ale nie pozwolą się zepchnąć z tego poza nawias bycia człowiekiem, obywatelem i Polakiem. Nie pozwolą. W tym momencie nie było państwa żydowskiego. Państwem, gdzie Żydzi mieli schronienie, była Polska. W całym świecie jedynym. I Niemcy rozpoczęli wojnę zarówno z Polakami, jak i z Żydami. Atakując Polskę, atakowali też polskich Żydów. Mamy wspólną historię, mamy na czym wzorować się, mamy wspólne wartości nawet i wspólne interesy też, który trzeba pielęgnować, o których trzeba mówić i wspominać. Jest to znaczek poczty izraelskiej, nie polskiej, izraelskiej poczty upamiętniający wspólną walkę Polaków i Żydów w powstaniu w getcie warszawskim przeciw Niemcom. Został wydany z okazji 70. rocznicy powstania. I tam powiewają dwie flagi, polska i żydowska. To, co się tam działo, nie było jakimś wyizolowanym konfliktem niemiecko-żydowskim, tylko to był konflikt niemiecko-polski, gdzie to Niemcy oddzielili Żydów od Polaków, bo zamknięcie Żydów w getcie nie było absolutnie polskim projektem, tylko projektem hitlerowskim. To Niemcy, tak jak powiedziałeś, po zajęciu Polski wprowadzili terror dla wszystkich obywateli polskich, zarówno Polaków, jak i Żydów, a dla Żydów niebawem, szybko zrobili te specjalne miejsca osiedlenia zwane gettami. Powstanie w getcie wybuchło, kiedy miało dojść do likwidacji tego getta. Nazwanie tego powstania pierwszym powstaniem warszawskim jest jak najbardziej odpowiednie, ponieważ to byli obywatele Warszawy w większości. Nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę w 1939 roku. Do spółki ze Stalinem. Dokładnie. To trzeba jasno mówić, że to był pakt ataku na Polskę, wcześniej podpisany. Niemcy mieli totalną kontrolę nad całym terytorium Polski, a szczególnie w Warszawie, która zawsze była takim bardzo nieposłusznym miastem dla wszelkiego rodzaju okupantów. Normalne życie, tak jak my teraz praktykujemy, pójdziemy sobie do sklepu, kupimy co chcemy, to praktycznie nie istniało. Była godzina policyjna, także jakakolwiek działalność ukryta była bardzo niebezpieczna. Często były robione łapanki. Niemcy łapali ludzi, z których część wysyłali na roboty do Niemiec. Terror był straszny. Niemcy wykonywali egzekucje nawet na ciężarnych kobietach polskich, nawet na małych dzieciach za pomoc Żydom. Całą rodzinę. To jest dopiero pełna prawda. Nie tylko, że Polacy często bezinteresownie to robili, ale narażali życie swoje i swoich nawet nienarodzonych dzieci na zemstę Niemców, którzy tylko w Polsce tak karali za pomoc Żydom. A mimo wszystko najwięcej sprawiedliwych w świecie gdzie jest? W Polsce. Żydzi, pamiętajcie o tym. To było bezprzykładne oddanie i poświęcenie i myślę, że Polacy tutaj sobie wystawili jako naród najwyższe świadectwo moralne. Żaden naród europejski nie zachował się tak godnie, tak honorowo, jak naród polski w czasie II wojny światowej. Niecała 0,1% etnicznych Polaków kolaborowała z Niemcami podczas II wojny światowej. Tak naprawdę to nie ma o czym mówić. Dokładnie. Mówienie o tym promilu degeneratów, to jest w ogóle o żadnym narodzie na podstawie promila degeneratów nie można nic powiedzieć, niczego powiedzieć. Sami Żydzi przyznają, że to są promile. Tylko w Polsce nie powstał żaden oddział SS kolaborujący z Niemcami. Nie było też kolaborującego rządu z Niemcami.
czego nie można powiedzieć o innych krajach Europy. Ta narracja, że państwo polskie, że Polacy karmieni są z piersi matki antysemityzmem przez mleko, to jest po prostu kłamstwo. W tamtym czasie Żydzi rozumieli dokładnie, że tylko państwo polskie im pomaga. W czasie II wojny światowej jedynym państwem na ziemi, choć podziemnym, które pomagało Żydom, było państwo polskie. Dlatego trzeba nazywać to powstanie pierwszym powstaniem warszawskim. Polacy, którzy wspierali Żydów przez takie organizacje jak na przykład Żygota, albo jedyną organizacją na całym świecie, rządową organizacją, która wspierała i pomagała w organizowany sposób Żydom, i ta walka wspólna Polaków i Żydów, którzy stali w ramię w ramię. Przypomnę, co pisał w swoim raporcie Jürgen Strop, generał SS i policji, dowódca oddziałów niemieckich. Na dachu betonowego budynku wznieśli dwie flagi, żydowską oraz polską, jako sygnał do walki przeciw nam. Świadectwo tego, co dzisiaj próbuje się opluć i zmieszać z błotem, czyli tej przyjaźni i braterstwa broni Polaków pochodzenia żydowskiego i pochodzenia słowiańskiego, można tak powiedzieć, bo wielu z tych bojowników żydowskich czuło się Polakami. Żydzi z powstania w getcie, oni później walczyli w powstaniu warszawskim. Także gdyby byli ofiarami Polaków, oni wiedzieli, czyimi ofiarami byli. Oni byli ofiarami Niemców. Niemcy się nie spodziewali, to ich zaskoczyło, że Żydzi tutaj przestali być takim kozłem zupełnie, czy owcą ofiarną, którą można zarżnąć, że nie. Oni się jednak postanowili bronić. A to Polacy byli tymi, którzy dali broń, ale dali im jeszcze coś więcej. Bo to jest ważne, że w całym świecie tylko polscy Żydzi stanęli do walki. Dlaczego? Bo to byli polscy Żydzi. XIX wiek, kiedy Polska nie ma państwa, Polacy co kilkadziesiąt lat, każde pokolenie praktycznie w jakiś sposób dorasta i chwyta za broń. Dlatego, kiedy im chciano odebrać godność, jak mówił Marian Kowalski wcześniej, to oni wiedzieli, co trzeba zrobić, bo tego ich nauczyli Polacy. I kiedy część tych polskich Żydów trafiła później do Izraela, to stanowiła najdzielniejszy trzon armii tego nowego państwa. Szkoda, że część Żydów o tym zapomniała, a Polacy nie umieją tego pokazać. Się pracuje nad ludźmi przy pomocy mediów. Jest narracja pokazująca Polaków jako takich właściwie amoralne istoty jakieś. W książce pierwszego ambasadora Stanów Zjednoczonych na terenie Polski, pana Lejna, to jest Widziałem Polskę zdradzoną, opisuje też właśnie propagandę rosyjską, która rozpętała na Zachodzie przedstawianie Polaków jako antysemitów, którzy nie są warci wolnego państwa. Komunistyczne te jaczejki służące wraz z NKWD już pracowały na tym, żeby doprowadzić do tego pogromu kieleckiego, a potem na cały świat już czekali dziennikarze komunizujący, żeby tę wieść o Polakach antysemitach, jak to kończą to, czego nie zrobił Hitler na Żydach, jak pałają zwierzęcą nienawiścią do Polaków, już w 1946 zostało rozpropagowane przez rosyjską, powtarzam, rosyjską propagandę. To jest stała narracja, która w świecie króluje. Ale zobaczcie, że początek to jest Rosja. To nie są nawet Żydzi w Izraelu, to nie są nawet Niemcy. Pierwsi rzucili tę hańbę na Polaków, Rosjanie. Każdy, kto pozna tę historię, no wie, że to jest fałszywa, niczym nieuprawniona narracja. Prezydent Izraela powiedział, że to Hitler celowo wybrał to miejsce, Polska, że wiedział, że tu uzyska pomoc w wymordowaniu Żydów. Nigdzie Hitler nie napotkał takiego oporu w mordowaniu Żydów, jak właśnie w Polsce. Także to jest ogromne kłamstwo. Mam nadzieję, że pojawią się środowiska żydowskie i nad tym pracujemy. Pojawią się środowiska żydowskie, które zawstydzą tych właśnie kłamliwych polityków żydowskich, które pouczą swoich niedouczonych obywateli, jaka była prawda
o bohaterstwie Polaków w ratowaniu Żydów. Główny rabbi krakowskiej jesiwy Moshe ben Israel Israels powiedział, że jeżeli by nie Polska i ten raj dla Żydów, którym była, to Żydzi by prawdopodobnie by nie ocalali przez ten okres po ich nim wygnaniu z ziemi izraelskiej. Uważam, że jeżeli by nie państwo polskie, jeżeli by nie poświęcenie Polaków, to izraelskie obecne państwo by nie powstało. Rzeczywiście Bóg posłużył się Polską, Polakami, żeby ocalić Żydów. W ostatnim etapie, kiedy już powstawało to państwo żydowskie, no to zobaczcie, znowu Polacy odegrali kluczową rolę, bo właśnie tam przyszli Żydzi wyszkoleni przez państwo polskie, uzbrojeni i umundurowani przez państwo polskie wraz z armią polską. To była pierwsza armia, która dała impuls do powstania państwa żydowskiego. To była polska armia generała Andersa. Chciałem przede wszystkim podziękować państwu polskiemu, wszystkim Polakom, którzy przez te całe lata oddawali swoje życie i też angażowali się. Między innymi byli zaangażowani i związani z powstaniem państwa izraelskiego. Chcę zwrócić kolam Israel, kol Israelim, kol Judim, ale Yom Atzmaut, a Shivim, a Shana. Więc myślę, że dzisiaj, podczas tej rocznicy niepodległości, myślę, że Izrael powinien też wyrazić tą wdzięczność państwu polskiemu i Polakom za to, co zrobili dla państwa izraelskiego. Jak ktoś dzisiaj może wkładać, wiecie, tu klin pomiędzy Polskę i Izrael, pomiędzy tę wspólną, prawie tysiącletnią historię, to naprawdę musi być duża świnia albo skończony głupiec.